Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Szanowni Państwo, otwieram 54. sesję Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią kadencji 2018-2023. Bardzo serdecznie witam władze miasta i gminy Nakło nad Notecią. Są z nami panowie burmistrzowie, pan Piotr Kalamon i pan Krzysztof Błoński. Później pojawi się również pan burmistrz Sławomir Napierała, który bierze teraz udział w spotkaniu. Bardzo serdecznie witam dyrektorów wydziałów, jednostek organizacyjnych. Serdecznie witam panów komendantów Ochotniczej Straży Pożarnej, pana Krystiana Płatka i Straży Miejskiej, pana Romana Frąckowiaka. Witam panią dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji, panią Annę Biniakowską. Dzisiaj mamy też ten temat oświatowy w punkcie obrad. Na pewno dołączy do nas pan dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, pan Przemysław Ulatowski. Witam wszystkich przewodniczących samorządów mieszkańców, panie, panów sołtysów. Witam radiosłuchaczy i wszystkie osoby, które oglądają nas za pośrednictwem mediów. Oczywiście bardzo serdecznie witam panie i panów radnych. Informuję państwa, iż przebieg dzisiejszej sesji jest rejestrowany za pomocą urządzeń audiowizualnych w postaci nagrania dźwięku oraz obrazu. Bardzo proszę o uruchomienie możliwości stwierdzenia kworum, a państwa radnych proszę o potwierdzenie obecności na dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 20 radnych, co stanowi wymagane kworum. W związku z tym dzisiejsza sesja jest prawomocna i władna do podejmowania uchwał. Bardzo serdecznie, bardzo przepraszam pana skarbnika, bo nie powitałem pana skarbnika. Pan Jarosław Kieca, skarbnik miasta i gminy Nakło nad Notecią jest również dzisiaj z nami. Bardzo serdecznie pana witam. Przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie przyjęcia porządku obrad. Panie i panowie radni, ten porządek obrad został państwu przesłany wraz z materiałami sesyjnymi. Do porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag. Czy w tym momencie są jakieś uwagi bądź propozycje zmiany porządku obrad dzisiejszej sesji? Nie widzę, a więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad dzisiejszej sesji. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji? Kto przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Głosowało 20 radnych za zatwierdzeniem porządku obrad dzisiejszej sesji, bo 20 radnych głosów przeciw wstrzymujących nie było. Porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt drugi. Przyjęcie protokołów z 52. i 53. sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Te protokoły zostały sporządzone, przesłane państwu w wersji elektronicznej oraz wyłożone w Biurze Rady Miejskiej. Do tych protokołów nie zgłoszono uwag, a więc bardzo proszę o przyjęcie protokołów i w kolejności jako pierwszy protokół z 52. sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Głosowało 20 radnych za przyjęciem protokołu. Było 20 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było.
Stwierdzam, że protokół z 52. sesji Rady Miejskiej został przyjęty. I jako drugi protokół z 53. sesji Rady Miejskiej w nakle nad notecią. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Głosowało 20 radnych. Za przyjęciem protokołu było 20 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Protokół z 53. sesji Rady Miejskiej został przyjęty. I punkt, kolejny punkt trzeci, to jest sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej w nakle nad notecią. Bardzo proszę, pan burmistrz, pan Piotr Kalamon przedstawi nam to sprawozdanie. Proszę bardzo, oddaję głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawię sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią z działalności między sesjami Rady Miejskiej od 22 czerwca do 25 sierpnia bieżącego roku. Uchwały podjęte podczas 42 oraz 43 sesji Rady Miejskiej są w trakcie realizacji. 24 czerwca sekretarz miasta i gminy pan Krzysztof Kopiszka uczestniczył w obchodach z okazji 18-lecia powstania pierwszej Pomorskiej Brygady Logistycznej imienia Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 24 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 imienia błogosławionego kardynała Wyszyńskiego miało miejsce gminne zakończenie roku szkolnego, w którym uczestniczył w imieniu burmistrza zastępca pan Krzysztof Boński. Ponadto na uroczystości obecni byli również dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji pani Anna Biniakowska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej pani Jolanta Tadych, proboszcz parafii świętego Stanisława Tadeusz Michalak, radni Rady Miejskiej, grono pedagogiczne, rodzice oraz najważniejsi uczniowie klas ósmych, tegoroczni absolwenci. W dniach 24-30 czerwca pan Krystian Płatek, komendant gminny ochotniczych straży pożarnych, reprezentował burmistrza podczas pobytu w partnerskim mieście Naklo w Słowenii. W skład delegacji weszli prezesi jednostek OSP Polichno, OSP Potulice, OSP Cukrownia Nakło oraz komendant straży miejskiej. Była to rewizyta w związku z wcześniejszym pobytem słoweńskich strażaków w naszym mieście i ich udziałem w obchodach 110-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie. Podczas pobytu delegacja z naszej gminy zapoznała się z systemem pożarnictwa zarówno w Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej, wyposażeniem bojowych samochodów pożarniczych oraz wyposażeniem remis w kilku jednostkach. Z kolei komendant Straży Miejskiej miał możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem tożsamej formacji w Słowenii. Wizyta zbiegła się z przekazaniem OSP Duplie nowoczesnego wozu bojowego. Nasi strażacy uczestniczyli w tej uroczystości, którą zapoczątkował przemarsz z udziałem orkiestry dętej oraz grupy mieszkańców w strojach ludowych. Z inicjatywy strony słoweńskiej doszło do sporządzenia listu intencyjnego, na mocy którego w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa partnerska między OSP w Nakle nad Notecią i OSP Naklo. 21 czerwca sekretarz pan Krzysztof Kopiszka wraz z dyrektor zespołu obsługi oświaty panią Anną Biniakowską uczestniczyli w pikniku profilaktycznym Zdrowe i bezpieczne wakacje zorganizowanym na przystani powiat nakielski. W dniach 27 czerwca 1 lipca w naszym mieście realizowany był projekt Małe Miasto Nakło nad Notecią. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Teraz Wy przy wsparciu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Do akcji włączyło się 18 przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji, którzy dzielili się wiedzą z 108 uczestnikami półkolonii na temat ciekawych zawodów. Pięciodniowe półkolonie rozpoczęły się 27 czerwca od symbolicznego przecięcia wstęgi małego miasta, którego dokonał zastępca pan Krzysztof Boński. Każdego dnia uczestniczy projektu mającego patronat Ministerstwa Finansów i wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej spotykali się z przedstawicielami zawodów, by za udział i swoją pracę zarabiać nakielskie denary. Po zakończonych zajęciach swoje zarobki, które pomniejszane były o podatek i koszt posiłku, wpłacali do banku na specjalną oprocentowaną lokatę. Na zakończenie projektu wręczony został również czek na kwotę 10 tysięcy złotych, który symbolizował podatki zapłacone przez uczestników. Kwota ta pozwoli zrealizować inwestycje na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4, gdzie odbywały się półkolonie. Na zaproszenie organizatora do udziału w projekcie pozytywnie odpowiedzieli Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią, hiper.pl, Radio Nakło, Nakielski Ośrodek Kultury,
Nadleśnictwo Szubin, Dolce Vito, IBIS, Enea Operator, Grupa Nowy Szpital, Muzeum Ziemi Krajeńskiej, KGW Wierzchni, Policja, Państwowa Inspekcja Sanitarna, KPWK NAKU oraz Państwowa Straż Pożarna. W projekt zaangażował się również Urząd Miasta i Gminy, który wspólnie z Nakielskim Ośrodkiem Kultury i Rady NAKU zorganizował stanowisko dziennikarza. Dzieci miały okazję zrobić zdjęcie na okładkę specjalnego wydarzenia naszej krainy, a także spróbować swoich sił w studiu telewizyjnym, gdzie przygotowywały serwis informacyjny lub prognozę pogody. 1 lipca kierownik referatu zarządzania kryzysowego pan Krystian Płatek brał udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, gdzie omawiano przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu nakielskiego. Głównymi tematami była ocena stanu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na podstawie informacji przedstawionej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nakle nad Nątecią oraz stan bezpieczeństwa budowlanego. 2 lipca w ramach wydarzeń targowych Dni Pola Minikowa 2022 burmistrz uczestniczył w debacie pod nazwą Rolnictwo dziś i jutro. Spotkanie odbyło się z udziałem pana Lecha Antoniego Kołakowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem debaty była dyskusja na temat bezpieczeństwa żywnościowego Polski w dobie wyzwań stojących przed rolnictwem. 5 lipca burmistrz brał udział w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników komunalnego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji spółka ZOW w Nakle nad Nąteciu. Podjęto uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021, przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy za 2021, uchwały w sprawie udzielenia prezesowi i członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. Dopowiem, że udzielono również absolutorium dla członków rady spółki. 8 lipca gościliśmy przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, pana Tomasza Tasarza, który przekazał na ręce zastępcy burmistrza pana Krzysztofa Bońskiego podziękowania od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego dla gminy Nakło nad Nąteczą jako samorządu wspierającego seniorów. W spotkaniu udział wzięła również dyrektor miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej pani Ewa Tadrowska. Gmina Nakło nad Nąteczą przystąpiła do realizacji projektów pod nazwą Kujawsko-Pomorska Teleopieka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Program kierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i osób, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego. 15 lipca w Nakielskim Ośrodku Kultury miała miejsce doniosła uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, podczas którego w imieniu prezydenta RP odznaczono jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili państwo Barbara i Witold Czajkowcy z Nakła, państwo Hanna i Marek Hadzicy z Nakła, państwo Teresa i Jan Jarka z Nakła, państwo Krystyna i Marian Kemic z Nakła, państwo Eugenia i Czesław Koza z Nakła, państwo Stefania i Witold Kropsty z Bielaw, państwo Teresa i Zenon Nowakowcy z Nakła, państwo Maria i Jan Przygoda z Chrząstowa, państwo Krystyna i Jan Skiba z Karnówka, państwo Zowia i Zygmunt Sobiech z Nakła, państwo Monika i Stanisław Targońscy z Nakła. 21 lipca na zaproszenie komendanta powiatowej policji w Nakle nad Nąteczą burmistrz uczestniczył w uroczystościach z okazji obchodów powiatowego święta policji. 1 sierpnia upamiętniając 78. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego na Nakielskim Rynku delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem wdzięczności Wojsku Polskiemu. Wartę honorową pod pomnikiem w mundurowaniu powstańczym wystawili harcerze. Rys historyczny wydarzenia uczestnikom przedstawił dyrektor Muzeum Ziemi Krańskiej w Nakle nad Nąteczą pan Tomasz Pasiek. Na zakończenie uczestnicy wspólnie odśpiewali pieśni powstańcze, rozpoczynając od hymnu Szarych Szeregów. W dniach 9-10 sierpnia w Zespole Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Nąteczą odbyły się postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło 10 nauczycieli,
ze szkół. Zespół szkolno-przedszkolny numer 4 w Nakle nad Notecią 4 osoby, zespół szkolno-przedszkolny numer 3 w Nakle nad Notecią 2 osoby, szkoła podstawowa numer 2 w Nakle nad Notecią 2 osoby, zespół szkolno-przedszkolny w Szczecinie 1 osoba i zespół szkolno-przedszkolny w Potulicach 1 osoba. Wszystkie osoby zakończyły egzamin z wynikiem pozytywnym. 13 sierpnia burmistrz uczestniczył w obchodach Święta Noteci w Wieleniu, które połączone były z otwarciem bulwarów nadnoteckich. To jedna z czterech inwestycji, które wpisują się w projekt pod nazwą Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju gminy. Kompleksowy projekt rewitalizacji Wielenia składający się z czterech inwestycji ma nie tylko wymiar lokalny, a także europejski. 13 sierpnia w Małocinie miało miejsce podsumowanie konkursu na najładniejszy ogród przydomowy w sołectwach Bielawy, Małocin i Gorzeń, w którym uczestniczyłem wraz z sekretarzem miasta i gminy panem Krzysztofem Kopiszka, przewodniczącym Rady Miejskiej panem Pawłem Wiśniewskim, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej panią Jolantą Tadych oraz radnymi panem Sławinem Kraińskim, panią Mieczysławą Paliską, panią Ewą Hoppe-Kowalską i panią Haliną Mnichowską. Oceny zgłoszonych ogrodów dokonała komisja w składzie pani Halina Mnichowska, przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, pani Ewa Hoppe-Kowalska, członek Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, pani Mieczysława Paliska, członek tej samej komisji, pan Dariusz Kołaczek, inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pan Jarosław Warnkę, inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz pan Leszek Woźny, emeryt naszego samorządu. Za poszczególne miejsca i wyróżnienia wręczono nagrody i dyplomy. Sołectwo Bielawa, pierwsze miejsce, Wioleta i Andrzej Sobczakowie. Sołectwo Małocin, pierwsze miejsce, Joanna i Wiesław Krajewscy. Sołectwo Gorzeń, pierwsze miejsce, Magdalena i Tomasz Żebratcy. Przyznano również nagrodę Grand Prix dla najładniejszego ogrodu dla Anny i Eugeniusza Osińskich z sołectwa Bielawy. 15 sierpnia uczestniczyliśmy w obchodach Święta Wojska Polskiego i 60-lecia Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Nakle nad Noteciu. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, po której delegacje złożyły kwiaty przed tablicami katyńskimi. Następnie z inicjatywy Stowarzyszenia Rota Nakielska wkopany został kolejny dąb katyński, który opamiętniono kapitanowi Janowi Jankowskiemu. Dalsza część uroczystości odbyła się na Nakielskim Rynku. Okolicznościowe przemowy wygłosili minister, członek Rady Ministrów pan Łukasz Schreiber, poseł na Sejm pani Iwona Kozłowska oraz wicewojewoda kujawsko-pomorski pan Radosław Kępiński. W związku z jubileuszem 60-lecia działalności Klubu Żołnierzy Rezerwy dwóch członków klubu, pan Andrzej Bratkowski i pan Jan Tomaszewski, otrzymało Srebrne Krzyże Zasługi. Delegacje samorządu gminnego i powiatowego, służb mundurowych, szkół, organizacji i stowarzyszeń złożyły wiązanki kwiatów u stóp pomnika wdzięczności Wojsku Polskiemu. Salwą honorową Kompanii Honorowej 1 Brygady Logistycznej Ziemi Nakielskiej upamiętniono ofiary złożoną przez naszych przodków w walce o niepodległość Rzeczypospolitej. Oficjalna część zakończyła się wyprowadzeniem sztandarów i defiladą, która prowadziła orkiestra Dęta OSP pod batutą Krzysztofa Marlewskiego. Następnie na Nakielskiej Przystani rozpoczęły się obchody jubileuszu 60-lecia Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK, w trakcie których uhonorowano działaczy klubu oraz osoby z nim współpracujące odznaczeniami przyznanymi przez Ligę Obrony Kraju. Wydarzenie wzbogaciło szereg atrakcji dla mieszkańców naszej gminy. Była również wystawa plenerowa przygotowana przez Nakielskie Muzeum pod nazwą 60 lat Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle nad Noteciu. Oprócz tradycyjnych elementów obchodów Święta Wojska Polskiego pojawiła się muzyczno-kulturalna część wspólnego świętowania. Nakielski Ośrodek Kultury przygotował na tę okazję koncert, w trakcie którego wystąpili Moment Rock Cover Band, Victoria von Miller oraz Eleni. 20 sierpnia na zaproszenie Klubu Czarnych Nakło uczestniczyłem w meczu pokoleń zawodników z okazji 99-lecia istnienia klubu. 20 sierpnia odbyło się 10-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Minikowie. W uroczystości uczestniczyli radni Rady Miejskiej pani Halina Mnichowska, pani Ewa
Hoppe Kowalska, pan Sławomir Kaiński oraz sołtys Minikowa, pan Michał Płóciennik, dyrektor Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Minikowo, pan Radosław Nowicki, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Minikowo, pani Lidia Lewandowska, przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów i przedstawicielki KGW z gminy Nakło nad Noteciu. 23 sierpnia burmistrz brał udział w uroczystościach jubileuszowych pod ulicach z okazji 160. rocznicy wybudowania kościoła, 90. rocznicy przybycia do Potulic pierwszych Chrystusowców oraz 90. rocznicy śmierci hrabiny Anieli Potulickiej. Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Krzysztofa Wodarczyka, ordynariusza diecezji bydgoskiej, sprawowana była w kościele pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach. 24 sierpnia uczestniczyłem w dożynkach Grupy Fundacji Potulickiej połączonych z uroczystym poświęceniem i otwarciem po rozbudowie kompleksu magazynowo-suszarniczego Centrum Gospodarczego Fundacji Potulickiej Spółka ZOW w miejscowości Osuwiec. Wraz ze mną w uroczystościach brał udział burmistrz Sławomir Napierała i dyrektor Wydziału Rolnictwa i Nieruchomości pani Angelika Szachta. Przedstawię teraz sprawozdanie z podjętych działań przez służby podległe burmistrzowi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem. Na dzień 25 sierpnia na terenie gminy Nakło nad Notecią przybywa 159 uchodźców w mieszkaniach osób prywatnych. Natomiast w miejscach zbiorowego zakwaterowania przebywa 19 uchodźców. W głównej mierze są to kobiety i dzieci. Łącznie rotacyjnie schronienie otrzymało 99 osób w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Referat zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej jest w całodobowym kontakcie z Wydziałem Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, który zajmuje się lokowaniem osób przybyłych z Ukrainy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W tym kierunku referat zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej współpracuje na bieżąco z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Strażą Miejską w Nakle nad Noteciu. W dniach 12 oraz 19 sierpnia po raz kolejny został uruchomiony objazdowy punkt szczepień Szczepimy w Domu, gdzie zaszczepione zostały osoby starsze lub osoby mające problem z dotarciem do punktu szczepień. Zespół wyjazdowo-szczepienny składa się z personelu medycznego firmy Nowy Szpital w Nakle i Szubinie, samochodu gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, który obsługiwany jest przez Straż Miejską. W każdej chwili można skorzystać z numeru telefonu 887 629 98 983, powtórzę, 887 629 983 i zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19. Cały czas działa punkt na ulicy Gimnazjalnej 10, w którym udzielana jest pomoc humanitarna Ukraińcom przybywającym na terenie gminy Nakło nad Notecią w postaci żywności, odzieży, środków czystości, materiałów higienicznych, jak również dla dzieci. Zgromadzone artykuły wydawane są w godzinach 8:15 od poniedziałku do piątku. Natomiast Straż Miejska nadal wydaje na ulicy Dąbrowskiego pod numerem 50 żywność dla zwierząt domowych, psów i kotów przywiezionych również z Ukrainy przez uchodźców. Każda osoba lub instytucja, która chciałaby przekazać dary, to jest żywność, środki higieny i czystości, podstawowe środki medyczne dla uchodźców z Ukrainy, proszona jest o kontakt telefoniczny ze Strażą Miejską w Nakle nad Notecią pod bezpłatny numer telefonu 986. Pod koniec czerwca bieżącego roku przyjęliśmy dary dla Ukraińców zebrane przez uczniów zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Samostrzelu, za co serdecznie dziękuję. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią podejmował wobec uchodźców następujące działania. Zrealizowano 35 jednorazowych świadczeń 300 zł na osobę, przyjęto 57 wniosków na świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Rzeczypospolitej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Od dnia 17 sierpnia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle przyjmuje wnioski na dodatek węglowy. Przyjmowanie wniosków następuje na parterze w budynku przy ulicy Księdza Skargi 2 w Nakle. Do dnia dzisiejszego mamy tu podaną liczbę w sprawozdaniu 1000, jednak na godzinę 15 z wczoraj jest to już 2170 wniosków. Ponadto pragnę dodać, że wszelkie informacje w tym zakresie oraz druki dostępne do pobrania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronach internetowych naszej gminy i ośrodka. Informacje z przeprowadzonych przetargów. 15 czerwca unieważnione zostało postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dla części dotyczącej zadania inwestycyjnego pod nazwą zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michali z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało powtórzone w tym samym przedmiocie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki. Niestety negocjacje z wykonawcą nie przyniosły rozstrzygnięcia z uwagi na zbyt wysoką cenę zaproponowaną przez wykonawcę, która wynosiła 19 803 zł brutto. Przy zaplanowanych środkach na sfinansowanie zamówienia w wysokości 14 500 zł brutto. W związku z powyższym dnia 9 sierpnia postępowanie zostało unieważnione i zostanie po raz kolejny ogłoszone w trybie podstawowym bez negocjacji w najbliższych dniach. 30 czerwca zawarta została umowa na realizację zadania pod nazwą budowa placu zabaw na działce numer 113/3 w Wieszkach z wykonawcą Steelcore spółka z siedzibą w Jarosławiu. Wartość umowy opiewa na kwotę 75 642 zł 54 grosze brutto. Termin realizacji zamówienia wynosi do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert, w tym najtańsza za cenę 59 372 zł 10 groszy brutto, najdroższa z ceną 141 928 zł 35 groszy złotych brutto. Najtańsza oferta została odrzucona z uwagi na to, że zawierała rażąco niską cenę. Zamówienie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Również dnia 30 czerwca zawarta została umowa w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pod nazwą przebudowa ulicy Wodnej w Nakle nad Notecią położoną na działkach ewidencyjnych numer 945/4, 980 i 982. Wykonawcą prac została firma Rafał Szymczak PHU z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość zawartej umowy wynosi 262 174 zł 67 groszy brutto, a termin jej wykonania wyznaczony został na okres 4 miesięcy. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, w tym najtańsza z ceną 262 174 67 groszy brutto, kolejna z ceną 308 836 zł 70 groszy brutto. 5 lipca zawarta została umowa na realizację zadania pod nazwą budowa siłowni zewnętrznej na działce numer 673 w Minikowie. Wykonawcą prac została firma 4STB spółka ZO z siedzibą w Zielonej Górze. Wartość umowy opiewa na kwotę 40 836 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynosi do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W toku postępowania złożonych zostało 6 ofert, w tym najtańsza za cenę 28 800 brutto, najdroższa za cenę 81 313 zł 34 grosze brutto. Najtańsza oferta została odrzucona z uwagi na to, że zawierała rażąco niską cenę. Zamówienie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 7 lipca ogłoszone zostały wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe wykonanie portalu internetowego www.naklo.pl, które ma stanowić aktualne i kompleksowe źródło informacji o gminie Nakło nad Notecią w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina. Do konsultacji przystąpiło 10 wykonawców. Obecnie trwają rozmowy z wykonawcami dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. Po zakończonych konsultacjach ogłoszone zostanie postępowanie w trybie podstawowym.
Dnia 20 lipca zawarta została umowa w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pod nazwą rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Otecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych. Wykonawcą robót został zakład Budmar Marek Żółecki. Wartość zawartej umowy nosi 473 550 zł brutto. Termin wykonania zamówienia określony został na 10 miesięcy. W wyznaczonym terminie złożona została tylko jedna oferta. Zamówienie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 25 lipca ogłoszone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu Wsparcie dzieci rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym granty PGR. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 9 września 2022 roku. Zamówienie finansowane jest w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 5 sierpnia zawarta została umowa na zagospodarowanie zielenią części ulicy Bydgoskiej w Nakle nad Otecią. Wykonawcą nasadzeń została firma Ogrody Markowe Marek Golob z siedzibą w Bydgoszczy. Wartość umowy wynosi 110 680 zł brutto. Termin wykonania określony został na 3 miesiące. Oferta wykonawca była jedyną złożoną ofertą w postępowaniu. 9 sierpnia ogłoszone zostało postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 2 w Nakle nad Otecią dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień. Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 26 sierpnia 2022 roku. 10 sierpnia zawarta została umowa w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pod nazwą utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Otecią w zakresie dostawy i montażu mebli. Wybrany w postępowaniu wykonawca drzewiarz BIS spółka ZOS z siedzibą w Lipnie zaoferował dostawę krzeseł za cenę 64 575 zł brutto w terminie 14 dni od zawarcia umowy. W postępowaniu złożonych zostało 5 ofert, w tym najtańsza z ceną 64 575 zł brutto, najdroższa z ceną 91 210 złotych 65 groszy brutto. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 16 sierpnia ogłoszone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina. Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 16 września 2022 roku. Zamówienie finansowane jest w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Przedstawię teraz informacje z zakresu inwestycji oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. 9 sierpnia dokonano odbioru robót zadania inwestycyjnego pod nazwą oczyszczenie stawu oraz terenu przyległego w Olszewce na działce ewidencyjnej nr 179. Wykonawcą prac była Gminna Spółka Wodna z siedzibą w Nakle nad Otecią za kwotę 32 842,05 groszy brutto. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniła firma projektowo-usługowa Szymon Jurek z Nakła nad Otecią za kwotę 2180 zł brutto. W ramach prac wykonano m.in. wykarczowanie krzewów, oczyszczenie stawu oraz brzegów z roślinności, zabezpieczenie brzegów stawu kiszką faszynową. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie stanowiące 85% wartości kosztów kwalifikowanych z programu operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Gmina Nakło nad Otecią w dniu 25 lipca 2022 złożyła wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, edycja 5, rozwój stref przemysłowych. Aktualnie trwa weryfikacja i ocena wniosków. Przewidywana wartość inwestycji to 9 950
tysięcy złotych. Deklarowana kwota udziału własnego 199 tysięcy. Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji to 2%. Kwota wnioskowanych środków to 9751 tysięcy złotych. 16 sierpnia burmistrz podpisał porozumienie w sprawie realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych bydgoskiego obszaru funkcjonalnego, to jest obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w perspektywie finansowej 2021-2027. Podpisany dokument jest następstwem podjętej uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Otecią z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia woli do zawarcia tego porozumienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie sprawozdania. Zanim ewentualne pytania, uwagi, bardzo serdecznie witam pana Przemysława Latowskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Panie dyrektorze, jak zawsze miło pana widzieć na obradach sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Otecią. Pytania bądź uwagi do sprawozdania. Bardzo proszę, czy są głosy w dyskusji. Pan radny Sławomir Kraiński, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Mieszkańcy miasta i gminy Nakle nad Otecią. Ja mam pytanie dotyczące rewitalizacji Nakielskiego Ośrodka Kultury, bo wiem, że dofinansowania, no różne dostajemy, ostatnio bardzo duże, 95%. Jaki jest stopień zaawansowania, czy zaangażowania naszych środków? Ile dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego tam jest? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Program rewitalizacji, mówimy o realizacji zadania, jeżeli chodzi o łazienki, tak? To jest program realizowany z PROW-u. Tam jest dofinansowanie 66% netto. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę, nie ma więcej zgłoszeń w dyskusji, a więc serdecznie dziękuję raz jeszcze za sprawozdanie i przechodzimy do punktu czwartego. To jest podjęcie uchwał w sprawach i mamy 5 projektów uchwał, o które proszę, aby przedstawił te projekty pan skarbnik miasta gminy Nakle nad Otecią. Pan skarbnik ma wszystkie tabele, dane, zestawienia u siebie w komputerze, więc już żeby nie przenosić tego, bardzo proszę panie skarbniku, może pan z miejsca. Proszę, pierwszy projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nakle nad Otecią. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nakło nad Otecią został szczegółowo omówiony na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej wynikają głównie ze zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w roku 2022, realizacji kilku zadań inwestycyjnych na przełomie lat 2022 i 2023 oraz koniecznością umieszczenia tych zadań w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz wprowadzeniem dwóch nowych przedsięwzięć o charakterze majątkowym do realizacji w latach 2023-2024. Zmiany te powodują wzrost limitu wydatków majątkowych w roku 2023 do poziomu 31 604 050 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy w tym momencie są jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu? Nie widzę, więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie.
Dziękuję bardzo. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 19 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Bardzo proszę, kolejny projekt. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nakło nad Notecią na rok 2022. I tutaj zmian dokonano w związku z otrzymanymi informacjami o zwiększeniu wysokości subwencji, dotacji z Ministerstwa Finansów czy Urzędu Wojewódzkiego, czy też wnioskami jednostek organizacyjnych gminy i poszczególnych wydziałów tutejszego urzędu odpowiedzialnych za realizację poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków. W wyniku dokonanych zmian polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów i wydatków, dochody budżetu na 2022 rok ulegają ogólnie zwiększeniu o kwotę 1 368 871,72 zł do poziomu 170 842 589,16 zł. O taką samą kwotę zostaje zwiększony plan wydatków na 2022 rok i wyniesie po zmianie 181 501 267,99 zł. Deficyt budżetu pozostanie na niezmienionym poziomie, to jest w wysokości 10 658 678,83 zł i zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji w kwocie 5 milionów złotych, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 378 678,83 zł. Oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 5 280 000 zł. Szanowni Państwo, chciałbym dodać, wnieść autopoprawki do niniejszego projektu. Chodzi tutaj o załącznik numer 4 do uchwały, a mianowicie terminu realizacji zadań inwestycyjnych wymienionych w pozycji 7, 9 i 15 tego załącznika. W każdym z tych zadań ostateczny termin zakończenia tych zadań winien być grudzień 2023 z uwagi, że te zadania zostały przeniesione do wykazu przedsięwzięć, a nie jak w materiałach, które Państwu dostarczono, grudzień 2022. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania bądź uwagi do tego projektu i autopoprawek zgłoszonych przez Pana Skarbnika? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Bardzo proszę, kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawkami? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 19 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Bardzo proszę, kolejny projekt. Przepraszam. Uchwała dotycząca emisji obligacji gminy Nakło nad Notecią i tutaj w związku z koniecznością pokrycia deficytu budżetu konieczna jest emisja obligacji. Stąd przedłożony projekt, który zakłada emisję 5000 sztuk obligacji o wartości 1000 zł każda na łączną kwotę 5 milionów złotych. Zakłada się, że emisja obligacji, że wyemituje się obligacje w trzech seriach: A22, B22, C22, seria A22 o wartości 1 000 000 złotych, B22 o wartości 2 miliony złotych i C22 również o wartości 2 milionów złotych. Wykup obligacji nastąpi w latach 2029-2036, przy czym w 2029 roku wykupimy kwotę 1 000 000 złotych. W latach 2030-2030 po 400 tysięcy złotych rocznie i w latach 2035-2036 1 000 000 złotych rocznie. Oprocentowanie obligacji będzie oparte o stawkę bazową dla pożyczek 6-miesięcznych WIBOR 6M skorygowaną o marżę inwestorską. Chciałbym tutaj nadmienić, że raty pożyczek, kredytów oraz wykupy obligacji przewidziane w roku 2022 wynoszą 6 715 473 zł i 4 grosze, podczas gdy zakładamy emisję obligacji na poziomie 5 milionów złotych. Oznacza to spadek zadłużenia gminy w roku 2022 o 1 715 473 zł i 4 grosze i zmniejszeniu zadłużenia z poziomu
83 534 585 zł i 8 groszy na dzień 31 grudnia 2021 do kwoty 81 819 112 zł i 4 grosze na koniec roku 2022. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są w tym momencie jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu? Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 18 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 18 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Bardzo proszę, kolejny projekt. Uchwała w sprawie przyznania w roku 2022 dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Nakle nad Notecią na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokość. Szanowni Państwo, uchwała 47/958/2018 z 26 kwietnia 2018 roku określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią. Paragraf 6 tej uchwały określa elementy wniosku, jakie musi zawierać o udzielenie dotacji oraz wymogi formalne, które muszą być spełnione. Natomiast paragraf 7 w ustępie 3 stanowi, że o przyznaniu dotacji oraz jej wysokości decyduje Rada Miejska w Nakle nad Notecią. W związku z tym proponuje się podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Nakle nad Notecią w roku budżetowym 2022 w łącznej kwocie 100 tysięcy złotych. Podjęcie tej uchwały zaskutkuje podpisaniem umowy z parafią, która będzie określała szczegółowy zakres prac i sposób rozliczenia tejże dotacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 19 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Proszę, kolejny projekt. Uchwała Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie przyznania w roku 2022 dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Potulicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokość. Tutaj mamy sytuację analogiczną, tylko że dotacja dla parafii w Potulicach i tutaj proponuje się przyznanie dotacji w roku budżetowym 2022 w wysokości 50 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 19 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Dziękuję za przedstawienie tych projektów. Szanowni Państwo, jeszcze przed przerwą dwa projekty uchwał. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pana radnego Antoniego Żygowskiego o przedstawienie projektu uchwały oznaczonego w porządku obrad jako punkt 4F. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie, Panowie Radni, zaproszeni goście, Szanowni radiosłuchacze. Przedstawiam projekt uchwały określony punktem 4F w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego utworzenia nowego samorządu mieszkańców dla ulicy Dożynkowej w Nakle nad Notecią. Podstawę prawną pomijam. Paragraf pierwszy. Nie uwzględnić wniosku złożonego przez mieszkańca Nakło nad Notecią w dniu 6 maja 2022 roku
w sprawie utworzenia nowego samorządu mieszkańców dla ulicy Dożynkowej w Nakle nad Notecią. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią do przesłania niniejszej uchwały wnioskodawcy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Do Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią wpłynął wniosek mieszkańca Nakle nad Notecią w sprawie utworzenia nowego samorządu mieszkańców dla ulicy Dożynkowej w Nakle nad Notecią. Stosownie do paragrafu 79 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią przekazał przedmiotowy wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja rozpoczęła przygotowania do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku poprzez przygotowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na sesję w dniu 22 czerwca 2022 roku, podczas której Rada Miejska nie przyjęła stanowiska zaproponowanego przez członków komisji. Członkowie komisji na podstawie zgromadzonej dokumentacji, posiadanych informacji oraz ze względu na niepodjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych stwierdzają brak zasadności utworzenia nowego samorządu mieszkańców dla jednej ulicy ze względu na zbyt małą liczbę mieszkańców. Zdaniem członków komisji powstanie nowego samorządu mieszkańców niesie ze sobą dodatkowe obowiązki i koszty do obsługi dla gminy, które nie są współmierne do ewentualnych oczekiwań społecznych. Mieszkańcy ulicy Dożynkowej mają możliwości działania i przedstawiania swoich propozycji i wniosków w ramach istniejącego samorządu mieszkańców numer 8, tak samo jak mieszkańcy pozostałych ulic przynależnych do wyżej wymienionego samorządu. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu rozpatrzenia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Projekt uchwały był przedstawiony na wszystkich komisjach. Osobiście przedstawiałem. Na komisjach nie było uwag. Proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 19 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta i proszę jeszcze o przedstawienie projektu oznaczonego jako punkt 4G. Przedstawiam projekt określony punktem 4G w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Podstawę prawną pomijam. Paragraf pierwszy. Nie uwzględnić petycji złożonej przez mieszkańca Brodnicy w dniu 1 sierpnia 2022 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy z powodów podanych w uzasadnieniu. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią do powiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Do Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w dniu 1 sierpnia 2022 roku wpłynęła petycja mieszkańca Brodnicy w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Stosownie do paragrafu 79 ust. 5 punkt 3 Statutu Miasta i Gminy Nakle nad Notecią przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią przekazał przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zgodnie z artykułem 5b ust. 2 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska może wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów wymienionych w wyżej wymienionym artykule zamieszkującym teren danej gminy. Członkowie komisji na podstawie zgromadzonej dokumentacji, uzyskanych informacji oraz opinii prawnej ustalili, że mieszkaniec Brodnicy nie mieści się w katalogu osób uprawnionych do złożenia takiego wniosku. Ponadto samo powołanie Młodzieżowej Rady Gminy powinno być poprzedzone wnioskiem, a nie petycją. W związku z powyższym komisja jednomyślnie proponuje uznać złożoną petycję o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy jako złożoną przez osobę nieuprawnioną i tym samym bezzasadną. Przedstawiłem osobiście na wszystkich komisjach, nie było uwag. Do tego proszę o podjęcie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o
umożliwienie głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Za przyjęciem projektu uchwały było 19 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo za przedstawienie tych projektów. Szanowni państwo, ogłaszam 30 minut przerwy. Szanowni państwo, wznawiamy obrady dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Bardzo serdecznie witam pana burmistrza Sławomira Napierałę, który dołączył do nas. Jesteśmy w punkcie czwartym na etapie podejmowania uchwał i kolejny projekt uchwały zgodnie z porządkiem obrad oznaczony jako punkt 4H. Jest to projekt uchwały, który pozwolę sobie przedstawić. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Nakło nad Notecią, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. My już taką uchwałę podejmowaliśmy, natomiast tutaj jeszcze pojawia się konieczność uregulowania tego porządku naliczania ekwiwalentu, stąd projekt przedłożony na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej. Projekt był omawiany na wszystkich komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę, więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 20 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 20 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4i. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli. Ten projekt również był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę, więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 20 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4J. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Gorzeniu. Ten projekt również był omawiany na poszczególnych komisjach. Tutaj po rozmowach z panią dyrektor wydziału, z panią Andrzejką Szachtą, pani dyrektor zwróciła się do mnie z prośbą o wprowadzenie autopoprawki do tego projektu. Autopoprawka polega na tym, że w uzasadnieniu w drugim zdaniu, które brzmi: do tutejszego urzędu wpłynął wniosek sołtysa sołectwa Gorzeń, oddanie w użyczenie kaplicy położonej w Gorzeniu na działce numer 26. Dopisujemy oddanie w użyczenie na rzecz parafii pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Potulicach. I później literówka, tutaj tylko przedmiotowa kaplica wykorzystywana jest do celów kultu religijnego. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do tego projektu bądź autopoprawki? Nie widzę, przechodzimy więc do głosowania. Bardzo proszę.
Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Oczywiście z autopoprawką, którą przedstawiłem. Za przyjęciem projektu uchwały było 20 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4K. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy najmu w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy najmu w miejscowości Nakło nad Notecią. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do tego projektu? Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 20 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4L. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie przetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Lubaszcz. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 20 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4M. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Lubasz. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 20 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4N. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 20 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4O. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt był omawiany na poszczególnych komisjach. Dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Za przyjęciem projektu uchwały było 20 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4P. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, przechodzimy więc do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 19 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w
porządku obrad jako punkt 4Q. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 52/1071/2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakle nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Tutaj również na wniosek pani dyrektor wydziału, pani Angeliki Szachty, jest zgłoszona autopoprawka polegająca na tym, że w paragrafie pierwszym projektu uchwały zmienia się zapis w trybie przetargowym na w trybie bezprzetargowym. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Projekt był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Pani dyrektor Angelika Szachta, jeśli powiedziałem pani Anna, to... Dobrze, jak powiedziałem dobrze, to okej. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę innych uwag, więc bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 19 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. I dobrnęliśmy do końca, jeśli chodzi o ten punkt czwarty, czyli punkt dotyczący podjęcia uchwał. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za głosowanie. I punkt kolejny w porządku obrad dzisiejszej sesji to jest stan bezrobocia na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią. Szanowni państwo, tradycyjnie w sierpniu poruszamy na pracach komisji, ale również na sesji ten temat i ten problem dotyczący bezrobocia na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią. Pan dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, pan Przemysław Ulatowski, przygotował obszerne sprawozdanie dotyczące stanu bezrobocia na terenie naszej gminy. To sprawozdanie było szczegółowo omawiane na poszczególnych komisjach. Ale widzę, że są tutaj głosy w dyskusji i pewnie będą pytania, dlatego panie dyrektorze, bardzo proszę pana o podejście i też myślę, że warto kilka zdań dotyczących tego stanu bezrobocia na terenie naszego miasta i naszej gminy przedstawić. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, bardzo dziękuję za kolejny rok z rzędu możliwość omówienia niesłabnącego problemu dla naszej społeczności, ale pozwolicie Państwo tak skrótowo przedstawię te szczególne wyznaczniki, z którymi mamy do czynienia w tym roku, a właściwie tak naprawdę w ostatnich miesiącach, z którymi nie mieliśmy do czynienia chociażby w latach poprzednich, które chociażby ze względu na pandemię nie były latami łatwymi. Szanowni Państwo, przede wszystkim do czynienia mamy ze spadkiem bezrobocia. To jest oczywiste, ale Szanowni Państwo, ten spadek bezrobocia to nie przekłada się bezpośrednio na podjęcia pracy przez osoby bezrobotne. 12% mniej bezrobotnych aniżeli w roku ubiegłym, nieznacznie ponad 1000 osób ze statusem bezrobotnego w mieście gminie Nakło nad Notecią, ale gdybyśmy przyjrzeli się dokładniej, jakie były powody wyrejestrowania tych osób, to tak naprawdę 60% tych osób, niemal 60% podjęło zatrudnienie, 40% to są osoby pozbawione statusu osoby bezrobotnej z zupełnie innych przyczyn, jak chociażby odmowa podjęcia zatrudnienia, odmowa podjęcia aktywizacji, niepotwierdzenie gotowości, rezygnacja ze statusu na własny wniosek, czy też nabycie praw emerytalnych, rentowych, świadczenia przedemerytalnego.
Także 40%, szanowni państwo, ubyło z rejestrów osób, które nie trafiły na rynek pracy. Cała statystyka dotycząca rynku pracy opiera się na stopie bezrobocia, która jest opracowywana przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie danych z powiatowych urzędów pracy. To dane z powiatowych urzędów pracy są podstawą stopy bezrobocia, która jest wyznacznikiem w wielu, wielu aspektach funkcjonowania gospodarki państwa. Ale szanowni państwo, to nie, stopa bezrobocia nie odzwierciedla tak naprawdę potencjału i realnego rynku pracy. Ano dlatego, że konkurencyjna stopa, sposób mierzenia BAEL nie bierze pod uwagę w ogóle rejestracji w urzędach pracy, natomiast bierze gotowość i chęć poszukiwania pracy przez osoby nie mające zatrudnienia. Gdybyśmy chcieli te dwie stopy porównać, to według GUS-u oficjalna stopa bezrobocia jest na poziomie 4,9 w skali kraju, natomiast na poziomie BAEL 2,6. Różnica jest, szanowni państwo, olbrzymia. Natomiast ja nie kwestionuję zasadności stosowania stopy bezrobocia. Jest to tak skonstruowane i nie wydaje mi się, żeby to w najbliższym czasie zostało zmienione. Natomiast z czym mamy do czynienia, szanowni państwo? Nieznaczny, nie na tyle wielki, żebyśmy mogli mówić o tym zjawisku jako niepokojące, wzrost liczby rejestracji osób bezrobotnych. W skali powiatu to jest tylko 30 osób rok do roku, czyli powiedzmy tam niespełna 4%, może 5%, czyli to nie jest jakiś powód do niepokoju. Dużo większy powód do niepokoju, szanowni państwo, to jest kwestia dostępności ofert pracy, które w tym roku o 15% jest ich mniej niż w roku ubiegłym. Ja mówię tylko o tych ofertach niesubsydiowanych, gdzie przedsiębiorcy zgłaszają ofertę nie oczekując żadnego wsparcia finansowego w realizacji tej oferty, oczekują tylko tak naprawdę znalezienia odpowiedniego kandydata. Konsekwencją oczywiście ofert pracy jest mniejsza liczba podjęć pracy. 12% już, szanowni państwo, daje do myślenia, dlatego że w latach ubiegłych, jeżeli mieliśmy spadek podjęć pracy, to on był na poziomie 4-5% i zawsze się wyrównywał. Dzisiaj niepokojące jest to dlatego, że jesteśmy tak naprawdę w trakcie największego zapotrzebowania na pracę. Nasz rynek pracy bardzo silnie uzależniony jest od prac sezonowych, czego dowodem jest chociażby to, szanowni państwo, w zeszłym roku ponad 1200 naszych mieszkańców w powiecie podjęło zatrudnienie. Gdyby oni podjęli stałe zatrudnienie, to dzisiaj nie mówilibyśmy, że w powiecie jest 2800 bezrobotnych, tylko mówilibyśmy, że jest 1600 bezrobotnych. Czyli bardzo, bardzo duże uzależnienie od ofert okresowych. Wiele rzeczy utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, wiele takich istotnych wskaźników nie maleje. Pewnie dobrze, że gwałtownie nie rośnie, ale mam tu na myśli przede wszystkim, szanowni państwo, kwestie kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka. 1/4 naszych wszystkich bezrobotnych to właśnie są takie kobiety. Trudno rozstrzygnąć, cóż leży u źródła tego zjawiska. Przez ostatnie lata to zjawisko rosło. Na dzisiaj, powiem tak, jest na takim unormowanym poziomie. O kwestiach dotyczących braku kwalifikacji, braku doświadczenia zawodowego, czy chociażby ponad 30% udziału osób z gimnazjalnym wykształceniem bądź niższym, szanowni państwo, to do tego już tak naprawdę to co roku możemy powielać to jako kalkę. Co przyniesie przyszłość? Powiem państwu tak, rozmawiając z przedsiębiorcami, oni dzisiaj mówią o wielkiej ostrożności co do prognozowania przyszłości. I tak naprawdę nie, że boją się, tylko dużo bardziej niepewna jest ta najbliższa przyszłość, dużo bardziej niepewna niż chociażby na przykład w pandemii, szanowni państwo, bo
po tym pierwszym zaskoczeniu dwa lata temu jednak ten niepokój minął i chociażby to widzieliśmy w ofertach pracy, w możliwościach korzystania z różnych form aktywizacji. Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że wsparcie jednostkowe na poszczególne formy jest najwyższe w historii. Dla przykładu powiem Państwu, doposażenie stanowiska jednego pracy dla skierowanego bezrobotnego to jest 30 tysięcy złotych i takich stanowisk mamy uruchomionych 27. Wzorem lat ubiegłych powinniśmy mieć około 60-70. Natomiast proponowanie konkursy kolejne, które ogłaszają, spotykają się z niewielkim odzewem i to w tej sytuacji, powiem Państwu, z jednej strony bardzo dużych środków finansowych, którymi dysponujemy w ramach krajowych środków 7 milionów, w ramach unijnych projektów ponad 5 milionów. Mamy w tym roku projekt pilotażowy, żeby spróbować wypracować dla ministerstwa ścieżkę powrotu właśnie tych kobiet po urodzeniu dziecka, które nie wróciły do pracy na rynek pracy. Także możliwości praktycznie mamy dzisiaj, Szanowni Państwo, nieograniczone, ale musimy pamiętać bezwzględnie o jednej kwestii. To nie urzędy tworzą miejsca pracy. Miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy, przedsiębiorczość, gospodarka. Tam jest źródło. I żeby zakończyć może takim bardzo pozytywnym sygnałem, który jest od wielu, wielu lat taką bardzo mocną cechą charakterystyczną naszych mieszkańców, to jest ponadprzeciętna przedsiębiorczość albo zdolność do podejmowania działalności gospodarczej. Nasze dotacje, które w tym roku też są stosunkowo wysokie, bo 25 tysięcy na jedną taką dotację, cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że wielkich fabryk za 25 tysięcy, Szanowni Państwo, te osoby nie uruchomią, natomiast ich pomysły są naprawdę bardzo innowacyjne. Te osoby znajdują dla siebie całą masę takich dotychczas niezagospodarowanych rejonów, w których bardzo dobrze się poruszają, bardzo dobrze funkcjonują, zyskują laury i tylko podziwiać. I to jest ta dobra wiadomość. I może na tym, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bym poprzestał. Natomiast bardzo chętnie odpowiem na wszelkie pytania, żebyście Państwo mieli do mnie na komisjach. Żywa dyskusja każdorazowo, także myślę, że... I za to bardzo dziękuję, Szanowni Państwo, bo to problem nie minął, a mimo wszystko znajdujecie Państwo ten czas i poświęcacie bardzo dużą uwagę tej kwestii, o czym chociażby świadczą te komisje, na których zadajecie Państwo mnóstwo pytań, ale to dobrze. Także dziękuję, Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Jak to dobrze, to są pytania dalsze. Bardzo proszę, pan radny Antoni Żygowski. Proszę. Panie Przewodniczący, panie, panowie radni, panie burmistrzu, panie dyrektorze. Mam dwa pytania. Pierwsze to jest w zestawieniu o bezrobociu. Przedstawił pan nam na komisjach, że na koniec lipca 2022 roku zostało zarejestrowanych w naszej gminie 1063 osób bezrobotnych. Ale poniżej w tabelce zaznacza pan, że 16% posiada prawo do zasiłku. Już na początku swojego wystąpienia pan zaznaczył, co jest powodem tego, że tylko 16% z zarejestrowanych bezrobotnych posiada prawo do zasiłku. I drugie pytanie, na jakie zawody jest zapotrzebowanie w naszej gminie wśród pracodawców i czy pracodawcy znajdują tych pracowników, a jeżeli nie, to co może Biuro Pracy zrobić w tym względzie? Dziękuję. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Odpowiadając na pierwsze pytanie pana radnego Żygowskiego, 16% bezrobotnych i to jest wspólny wskaźnik dla poszczególnych gmin, dla powiatu, posiada prawo do zasiłku. To słusznie pan radny też na komisji zauważył, że tylko. Ale Szanowni Państwo, prawo do zasiłku nie jest
łatwym prawem do nabycia, żeby poza rejestracją jako bezrobotny uzyskać ten status prawa do zasiłku, należy przynajmniej w ostatnich 18 miesiącach 365 dni przepracować za minimalne wynagrodzenie i odprowadzać składkę na Fundusz Pracy. O te wynagrodzenia, no chyba że przedsiębiorca, pracodawca jest zwolniony z obowiązku opłaty składki na Fundusz Pracy. Oczywiście zasiłek przysługuje też po prowadzeniu działalności gospodarczej, też co najmniej 365 dni w ostatnich 18 miesiącach, ale nie dla tych, którzy prowadzili działalność bazując na preferencyjnym ZUS-ie. Cała masa jest tych tytułów, które uprawniają do zasiłku, natomiast szanowni państwo, bezwzględnie zawsze jest 365 dni. I to po części jest też potwierdzenie, szanowni państwo, sezonowości pracy. Bardzo trudno, pracując sezonowo, w 18 miesiącach zmieścić ten rok pracy. I to jest pierwszy powód. Warunki nabycia prawa do zasiłku są stosunkowo trudne, a sam zasiłek, szanowni państwo, ja mam poważne wątpliwości, czy on nie zatracił tego swojego waloru zapewnienia godnego życia do czasu znalezienia nowej pracy. No bo jeżeli, szanowni państwo, zasiłek dla bezrobotnych, ten podstawowy, to jest 1304 zł brutto, czyli powiedzmy 1050 zł netto. Co prawda w naszych warunkach, no wypłacany przez rok, bo nasza stopa bezrobocia jest ponad 1,5 razy większa od stopy krajowej, dlatego bezrobotni nie pół roku, a rok mają ten zasiłek. Jeżeli te wartości to jest mniej więcej 2,5 raza mniej niż minimalne wynagrodzenie, to mam poważne właśnie obawy w kwestii zapewnienia zabezpieczenia społecznego. Ale z drugiej strony, szanowni państwo, zasiłek nie ma odbierać chęci szukania nowej pracy. I myślę, że to jest wyważone, natomiast chyba dużo bardziej takim adekwatnym i chyba też sprawiedliwszym sposobem naliczania zasiłków byłoby procentowy udział do ostatniego wynagrodzenia i to tak w większości krajów funkcjonuje, no ale powiem tak, panie radny i szanowni państwo, bardzo, bardzo trudno w warunkach ustawodawstwa naszego mieć, uzyskać ten zasiłek. To jest ten clue tego problemu jest, że gdybyśmy spojrzeli jeszcze bardziej, no to 70% osób z zasiłkiem to są kobiety. Czyli kobiety, które wypracowały ten rok w ostatnich 18 miesiącach i zarejestrowały się i mają prawo do zasiłku. Mogą przy okazji oczywiście nie rezygnują z obowiązku poszukiwania pracy, bo to jest warunek bycia bezrobotnym. Mogą póki co funkcjonować, natomiast sama wysokość zasiłku no nie jest jakaś taka wygórowana. Ja mówię o tym zasiłku podstawowym, 1304 zł brutto, to jest 20 lat stażu pracy wymagane. 80% od tego jest do 20 lat. Także tak to, szanowni państwo, wygląda. A drugie pytanie jest tak naprawdę, szanowni państwo, cała litania wszystkich możliwości, z których mogą i przedsiębiorcy skorzystać. Warunkiem oczywiście jest zatrudnienie bezrobotnego, ale też sami bezrobotni. Cała masa szkoleń, wszystkie te formy aktywizacji, 27 form aktywizacji jest dla osób bezrobotnych przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy. A w tym roku dodatkowo, szanowni państwo, co chciałbym podkreślić, mamy środki finansowe. To nie tak dawno było, szanowni państwo, gdzie wiele odmów z mojej strony podyktowane było tylko i wyłącznie brakiem środków finansowych. Dzisiaj nie ma tego problemu. Ale oczywiście to nie jest tak, że każdy, bo należy uzasadnić jakoś akurat taką formę aktywizacji, a nie inną. Bezrobotni bardzo dobrze sobie z tym radzą, także myślę, że no a wszelkie formy, czy to na naszej stronie, czy też u każdego z naszych
doradców bezproblemowo każdy z potrzebujących otrzyma. Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Kraiński, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Panie Dyrektorze. Ja mam dwa pytanka. Jedno pytanie związane z aktywizacją osób długotrwale bezrobotnych. No bo jakieś tam bezrobocie mamy, tak? Natomiast ja wielokrotnie rozmawiałem z pracodawcami i pracodawcy mówią wprost, nie mamy rąk do pracy, nie mamy ludzi do pracy. Więc bym prosił tutaj, bo czegoś tu nie rozumiem, tak? Bo skoro pan dyrektor mówi, że są środki na aktywizację, a ludzie nie chcą podejmować pracy, no to może, nie wiem, może jakieś podejście tutaj systemowe jest złe i warto o tym mówić. Natomiast druga sprawa, to proszę powiedzieć, jak wygląda kwestia odmów, bo jeżeli pracownicy potencjalnie odmawiają, czy z tym zwiążą się jakieś, że tak powiem, sankcje, bo wiadomą sprawą jest, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Pytanie, czy tutaj, że tak powiem, jeżeli chodzi również o uchodźców, czy rejestrują się, jak to wygląda u pana dyrektora, to jest bardzo interesujące. Dziękuję bardzo. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, z aktywizacją jest jeden zasadniczy problem polegający na tym, że potencjał tych osób bezrobotnych, które mamy objąć aktywizacją, powinien być wystarczający, żeby ta aktywizacja była efektywna. Jeżeli 60% naszych bezrobotnych to są osoby długotrwale bezrobotne, czyli ostatnie dwa lata z przerwami spędziły w ewidencji osób bezrobotnych, najprostszą odpowiedzią jest to, że nie ma dla nich ofert pracy. My tak naprawdę nie potrzebujemy pracodawcy budującego promy kosmiczne, bo my nie znajdziemy kadry dla takiego pracodawcy. Tu fizycznie nie będzie nikogo takiego. My potrzebujemy pracodawcy, który zatrudni pracowników prac prostych. To jest najprostsze rozwiązanie. Bo przy pracach prostych po pierwsze nie mamy olbrzymich wymogów kwalifikacyjnych. Nie mamy doświadczenia zawodowego wymaganego poza ewentualnym przyuczeniem do stanowiska pracy, które się dzieje w każdym zawodzie. I z tym my mamy problem, bo cóż z tego, że ja mam oferty na operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, mam oferty pracy i mam oferty szkolenia, jak spośród bezrobotnych niewiele osób potrafi czytać rysunek techniczny. I to jest taki olbrzymi problem, który próbujemy rozwiązać. Osoby bezrobotne mają potencjał, żeby się uczyć, natomiast to przygotowanie do tych nowych zawodów po długoletnim bezrobociu, które pozbawia człowieka determinacji, inwencji, w pewnym momencie wygasza również jakąś potrzebę zmian. Pojawia się akceptacja stanu takiego zastałego, niewielkiego, że można cokolwiek zmienić. A sama aktywizacja i to, wiecie Państwo, to nie jest kwestia tygodnia. To nie jest miesiąca. Przygotowanie pracownika to jest co najmniej, Szanowni Państwo, pół roku, rok. Dlatego ja po raz kolejny wspominam o pracodawcach naszych lokalnych, którzy są naszym potencjałem. To oni budują tą gospodarkę, to oni budują zamożność naszych wspólnot. Ale nie mamy szans, że przyjdzie jakikolwiek pracodawca, przedsiębiorca, który spowoduje gwałtowne zmniejszenie bezrobocia na bazie tych wszystkich potencjalnych pracowników, którymi my dysponujemy. Poszukiwani są tak naprawdę, to co pan radny Kraiński mówi, to nie jest trucizna, to jest fakt od wielu lat. Poszukiwani są fachowcy. I szanowni państwo, w zależności od specyfiki danego regionu, fachowcy charakteryzujący się kilkuletnim doświadczeniem, kwalifikacjami wysokimi, ruch między zakładami pracy przestał się odbywać bezrobocie pracodawca, a pracodawca, czyli wewnętrznej konkurencji między pracodawcami, bo fizycznie nie ma tych ludzi. Fizycznie nie ma tych ludzi. Fachowców nawet w największym kryzysie zawsze gospodarka będzie potrzebowała i to się absolutnie nic nie zmieni. Czy
Czy coś da się z tym zrobić? Jeżeli zaczniemy od edukacji dostosowanej do rynku pracy, do potrzeb przedsiębiorców, pracodawców, jeżeli już w tych młodych ludziach, bo im młodszy, tym łatwiej mu zaszczepić i pewne nawyki, ale też takie dążenie do doskonalenia samego siebie, do poszerzania swoich horyzontów, do wiedzy, takie niesłabnące, nie tylko w okresie nauki szkolnej. Czyli jeżeli to pobudzimy, to będziemy mieć aktywnych, potencjalnych pracowników, ale za kilka lat. Nie jutro, nie za pół roku. I to jest największy problem aktywizacji, że jej nie da się skrócić, nie da się jej skomasować. Nie da się. Nie da się tego zrobić zdecydowanie szybciej. Ale z drugiej strony, jeżeli widzimy osoby, które przechodzą całą drogę od długiego bezrobocia po olbrzymią niechęć do zmiany tego, ale mimo wszystko idą na staż, robią szkolenie, by koniec końców być na doposażeniu stanowisk pracy i mieć tą gwarancję zatrudnienia. Szanowni Państwo, to jest możliwe. Ja nie mówię o jakichś truizmach, które nigdy się nie wydarzają. No widzę, na co dzień widzę te zjawiska, także potencjał mamy olbrzymi. Ale żeby złagodzić dzisiejszą sytuację, nie możemy bazować na tym, że potencjalny przedsiębiorca będzie oczekiwał od nas bardzo specjalistycznej kadry, bo my fizycznie takiej nie będziemy mieć. A specjalistyczna kadra u nowego przedsiębiorcy to jest zawsze całkowicie słuszny popłoch wśród lokalnych przedsiębiorców, bo to siłą rzeczy iluś pracowników odpłynie. Chociażby, żeby zobaczyć, jak jest gdzie indziej. Tylko tyle, panie radny. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana dyrektora? Bardzo proszę, pan burmistrz, słowo mi napierała. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie dyrektorze, szanowni goście. Ten problem bezrobocia, o którym dzisiaj dyskutujemy, który tak szeroko naświetlił nam pan dyrektor, który cały czas jest, nigdy nie będzie rozwiązany, jeśli to, o czym powiedział pan dyrektor, nie będzie pracodawców. Ja chciałbym państwu podać przykłady działania właśnie wspólnego samorządu nakielskiego, które przynoszą te przykłady już efekty. I szanowni państwo, jest tak, że pomimo niektórych negatywnych opinii mamy coraz więcej pracodawców, którzy chcą tu inwestować i chcą u nas chociażby też zostać. Między innymi w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku, czy możemy powiedzieć na drugich terenach inwestycyjnych przy ulicy Puchacza. To są te inwestycje, które samorząd nakielski wykonał przy współudziale środków unijnych i te inwestycje krok po kroku przynoszą efekt. I przykład, bo to najważniejsze. Mieliśmy taką sytuację około 1,5-2 lat temu, że jedna z dużych firm miała się relokować z naszego terenu, ponieważ szuka miejsca na swój rozwój. I to, co dzisiaj tutaj było podkreślane przez pana dyrektora, to bardzo silne związki firm ze szkolnictwem, na co chciałem zwrócić uwagę. Szanowni państwo, szkoły ponadpodstawowe, średnie, o dobrych kierunkach kształcenia, o kierunkach kształcenia wychodzących naprzeciwko zapotrzebowania pracodawców, to jest to rozwiązanie, które obok terenów inwestycyjnych pozwala pracodawcom na organizowanie sobie w danym terenie, czy w danym samorządzie, w danej miejscowości swojej działalności. Tak się też zdarzyło, że właśnie ta firma, która u nas jest, inwestuje i będzie się nadal rozwijała, bardzo silnie, nie będę wymieniał nazwy, bo nie o to chodzi, bardzo silnie współpracuje ze szkołami ponadpodstawowymi. Efektem tego jest chociażby to, że w jednej z naszych szkół tutaj na terenie Nakła, na kierunki, które właśnie potrzebuje ta firma,
było 2 razy tyle podań niż miejsc w szkole. To jest coś w dzisiejszych czasach wyjątkowego, ponieważ wszystkie osoby, a jest tutaj wiele związane z oświatą, wiedzą, że w szkołach ponadpodstawowych w wielu ostatnich latach jak gdyby zorganizowanie oddziałów czy klas w danych kierunkach kształcenia wcale nie było czy nie jest łatwe. Tutaj mamy efekt odwrotny. Jest pracodawca, potrzebuje pracowników, szkoła wychodzi naprzeciwko temu oczekiwaniu, ten pracodawca widzi potencjał i wie, że wiążąc swój rozwój gospodarczy z potencjałem ludzkim danego terenu, może się rozwijać. I taki przykład u nas zaistniał, Szanowni Państwo. Chciałbym się również odnieść, bo trzeba to mówić, do tego, co zaznaczył Pan Dyrektor i chcę powiedzieć, że bardzo wspieram i będę wspierał w tym, żeby na terenie naszej gminy czy naszego powiatu, tak jak tutaj wszyscy razem siedzimy, żeby powstawały kolejne miejsca pracy, również w zakresie robót prostszych, niekoniecznie wysokospecjalistycznych. I Szanowni Państwo, to co się nie udało w Nakle, mam głęboką nadzieję, że uda się w sąsiedniej gminie i to będzie około 1000 miejsc pracy. Miejsc pracy, gdzie tutaj nie będzie potrzeba, Panie Dyrektorze, pół roku czy roku szkolenia, tak żeby móc podjąć pracę i zarabiać godziwe pieniądze. Jest wielka szansa, że to się wydarzy. Patrząc na to, co się dzieje w gospodarce europejskiej, światowej, na problemy, które dotkną nas, bo to wszyscy wiedzą, to o czym mówi Pan Dyrektor i co było podkreślane na komisjach, mniej zatrudnień, mniej ofert pracy, a to, co nie wybrzmiało, często zdarzają się niestety wypowiedzenia, bo pracodawcy często ograniczają swoją działalność. To my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby wspierać wszelkiego rodzaju działalność gospodarczą, która będzie tworzyła miejsca pracy. Czy to na terenie naszej gminy, czy gmin sąsiednich, bo dojechać dzisiaj kilkanaście kilometrów to nie jest wielki problem. I Panie Dyrektorze, myślę, że samorządy powiatu nakielskiego, bo dzisiaj też takie rozmowy prowadziliśmy jeszcze przed tutaj moim przybyciem na sesję, będą bardzo wspierały właśnie ten rozwój, żeby takie zakłady powstawały i musimy odłożyć na bok pewne wątpliwości, które są bardzo często nieuzasadnione, czy nasze indywidualne tak zwane chciejstwa. Trzeba to nazywać po imieniu. Szanowni Państwo, mamy problem, o czym mówił Pan Dyrektor, bo cały czas bezrobocie w powiecie nakielskim nie jest niskie. Nie mówimy, że jest takie, jak było 10-15 lat temu, bo to jest zupełnie dzisiaj inna sytuacja, aczkolwiek mamy jeszcze, chociażby w gminie Nakło, ponad 1000 osób bez pracy. I trzeba robić wszystko, żeby tych osób było jak najmniej, żeby stworzyć warunki do tego, żeby mogły tę pracę mieć. A chcę Państwu powiedzieć jedną rzecz, że jeśli jakieś miejsce pracy powstaje w sposób bezpośredni, to badania i to Pan Dyrektor pewnie potwierdzi, to miejsce pracy powoduje, że powstają miejsca pracy w otoczeniu tego miejsca pracy. Jak gdyby na rzecz funkcjonowania danej firmy. I często miejsca pracy tworzone w firmie w liczbie kilkudziesięciu powodują, że obok taka synergia następuje w otoczeniu zaopatrzenia, dostaw, przepływów towarów, usług, powstaje kolejnych kilkadziesiąt miejsc pracy. Także jeżeli jest szansa, że w powiecie nakielskim może powstać kilkaset miejsc pracy w jednej firmie, to trzeba robić wszystko, żeby powstały, bo to może się podwoić, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na rynku pracy i stworzenie między innymi możliwości tym osobom, które dzisiaj z niższymi kwalifikacjami, często nie przez nich zawinionymi, nie mają możliwości podejmowania zatrudnienia. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze powiedzieć, że te firmy dzisiaj, bo to też trzeba o tym mówić otwarcie, spowalniają też procesy inwestycyjne. Sytuacja na rynku gospodarczym powoduje, że pewne działania robią wolniej. To nie znaczy, że ich nie robią. Też trzeba się uzbrajać w cierpliwość i myślę, że krok po kroku, tak jak do tej pory, tworząc warunki i zachęcając do pozostania tutaj, czy do tworzenia kolejnych firm na terenie naszej gminy i powiatu nakielskiego, bo trzeba to rozpatrywać szerzej, będziemy mogli z tym problemem powiedzieć za jakiś czas, że jest jeszcze mniejszy niż do tej pory. Chociaż chcemy to zaznaczyć, że
w ostatnich latach bezrobocie na terenie gminy Nakło zmalało i to znacząco. I powstaje pytanie bardzo retoryczne, a co by było gdyby? Co by było gdyby nie było terenów inwestycyjnych? Co by było gdyby Wysoka Rada tej kadencji poprzedniej nie podejmowały decyzji często ryzykownych, ale decyzji bardzo proprzyszłościowych o tworzeniu tych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Co by było? Te firmy znalazłyby, bo my to wiemy, my rozmawiamy, te firmy znalazłyby swoje lokalizacje zupełnie w innych miejscach czy częściach naszego województwa. Nie będę wymieniał nazw, ale Bydgoszcz mogę wymienić. Zdarza się też tak, że firmy, które rozpatrują Bydgoszcz czy Nakło, też wybierają Nakło. Nie zawsze, ale wybierają, co jest dla nas bardzo ważnym elementem do walki z bezrobociem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli można, to jeszcze bym prosił o uzupełnienie odnośnie uchodźców z Ukrainy. Jaki to ma wpływ na bezrobocie, jeżeli bym... Bardzo słusznie, bardzo dziękuję za przypomnienie. Nie odpowiedziałem na to pytanie. Szanowni Państwo, nieprawdą jest, że uchodźcy w związku z wojną na Ukrainie zalali nasz rynek pracy, powodując, ja może tak od końca, panie radny, bo to jest najbardziej bulwersujące, zabrali miejsca, potencjalne miejsca pracy Polakom. Nieprawda. Szanowni Państwo, w ewidencjach naszych osób bezrobotnych jest dokładnie zarejestrowanych 34 osoby. Czyli nie ma tak naprawdę żadnej olbrzymiej grupy tych osób. Korzystają z pojedynczych, szanowni Państwo, form ze staży przede wszystkim, ale skorzystali też z jednej formy, na którą siłą rzeczy nasi mieszkańcy nie skorzystają. Skorzystali ze szkolenia z języka polskiego. To jest rzecz podstawowa, zbieramy kolejną grupę, chcemy kolejną uruchomić grupę. Bardzo dużo, szanowni Państwo, podjęć pracy u tych pracodawców, którzy dotychczas zatrudniali obywateli Ukrainy jeszcze przed wojną. Ale czy ma to znaczący wpływ na nasz lokalny rynek pracy? No nie. Dużo bardziej atrakcyjne dla obywateli Ukrainy, przede wszystkim obywatelek Ukrainy, są duże miasta. Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Poznań. Raz z dużo większymi możliwościami, ale to nie jest przytyk do naszych społeczności, bo dużo ważniejszym czynnikiem takiego dużego zgrupowania tych osób tam jest to, że po prostu tam jest ich więcej. No raźnie jest, mówiąc bardzo kolokwialnie, w grupie. Gdybyśmy mieli przedstawić jakiś taki obraz statystycznej obywatelki, bo to trzech mężczyzn zarejestrowało się i wyrejestrowało się stosunkowo szybko z ewidencji, ale to tak, na pewno są to kobiety w 50% z wyższym wykształceniem o dużych takich specjalizacjach. Natomiast te całe doświadczenie, te bardzo wysokie kwalifikacje przy braku znajomości języka polskiego, chociaż podstaw, stanowią, że tak naprawdę te osoby znajdują tylko i wyłącznie staż i tylko i wyłącznie przy takich pracach dosyć nieskomplikowanych. No, język jest największą barierą. Okazuje się, że dzisiejszy język ukraiński nie jest bardzo blisko języka polskiego, czy też możliwości zrozumienia. Natomiast powiem Państwu, że mobilność tych osób, 70% z nich w ostatnich badaniach deklarowało, że tylko kiedy wojna się skończy, wraca do siebie. No to są wolni ludzie, nie mamy prawa ich przywiązywać i lokować w określonych miejscach. Oni cały czas się przemieszczają i to nie tylko, szanowni Państwo, w skali naszego kraju, bo jeżeli niemal 6 milionów według Straży Granicznej wyjechało z Ukrainy obywateli i po 24 lutego prawie 4 miliony wróciły, no to ruch jest niesamowity. Ale szanowni Państwo, pamiętajmy, że przed napaścią Rosji na Ukrainę ponad milion obywateli Ukrainy pracowało tutaj. Stąd też
wydaje się i pewnie jest naturalną koleją rzeczy, że kobiety z dziećmi dołączyły tutaj do małżonków i nie powinniśmy rozpatrywać tego, tak jak zacząłem, uzupełniając pytanie pana radnego Sławomira Krańskiego, że zabierają miejsca pracy. Nie, one tu przyjeżdżają i są tak naprawdę na utrzymaniu pracujących mężów. A z drugiej strony, szanowni państwo, druga grupa, dużo bardziej liczna, no to tak myślę sobie, że jako społeczeństwo mamy olbrzymie powody do dumy z tytułu tego wsparcia, które jako kraj tym potrzebującym udzieliliśmy. Także 34 osoby w skali 2800 zarejestrowanych to jest no, prawie 2%, panie radny. Co? Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Daniel Kończak, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, panie dyrektorze, ja mam krótkie pytanie jeszcze. Jak przedstawia się zagadnienie trwałości zatrudnienia wśród osób bezrobotnych? To znaczy chodzi mi o to, jaki procent osób, które podjęły zatrudnienie, pozostaje na trwałe w stosunku pracy. Czy pan dyrektor dysponuje takimi danymi? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Zatrudnienia, szanowni państwo, to takie bardzo trudne pytanie. Spróbuję na szybko jakoś je przeanalizować, bo każda forma wiąże się z obowiązkiem dalszego zatrudnienia, który narzuca ustawodawca po okresie wsparcia finansowego. Przepraszam, czy to są roboty publiczne 3 miesiące, ale my cały czas rozmawiamy o pracach sezonowych. Natomiast dużo łatwiej byłoby mi powiedzieć, jaka jest efektywność po podjęciu działalności gospodarczej. Natomiast, bardzo przepraszam, ona systematycznie rośnie dzisiaj powyżej, bo tak, przy otwarciu działalności gospodarczej ta dotacja jest umarzana po spełnieniu warunku, jakim jest rok prowadzenia działalności gospodarczej. I dzisiaj powyżej roku ponad 76% tych działalności funkcjonuje dalej. Ale to nie jest taki miarodajny obraz, bo miarodajnym obrazem jest powyżej 2 lat. Jeżeli firma przetrwa 2 lata, czyli ma i za sobą te preferencyjne warunki ZUS-u, ma czas, żeby okrzepnąć na rynku i na nim zafunkcjonować, no to szanowni państwo, ponad 50% tych firm funkcjonuje nadal tutaj, lokalnie. Natomiast kwestia efektywności zatrudnieniowej, obawiam się, że na lokalnym rynku pracy, gdzie raz dominują prace sezonowe, dwa dominującym tym takim początkowym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie minimalne. Obawiam się, że dokładając do tego jeszcze liczbę podjęć pracy ponad 1000 w skali roku, to obawiam się, że cykliczność powtarzania jest olbrzymia u danego pracodawcy wykonywania pracy, natomiast nie odważę się oszacować jakoś tak w liczbach wymiernych, jaki to jest procent. Nie spodziewałbym się, że to jest procent, którego byśmy oczekiwali wszyscy, czyli nie wiem, no 70% powiedzmy, bo co roku w takiej sytuacji o 30% by nam się bezrobocie zmniejszało. To ja miałbym tyle, panie radny. No, postaram się cokolwiek więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Oczywiście dyskusja pokazuje, no, że problem bezrobocia. Moglibyśmy tu długo dyskutować i też na komisjach to było omawiane. Kluczowe chyba to, co pan dyrektor powiedział, że to nie Powiatowy Urząd Pracy tworzy miejsca pracy, prawda? Tylko przedsiębiorcy dokładnie tak tworzą te miejsca pracy i też to, o czym było mówione, potrzebne są odpowiednie działania systemowe i odgórne, ale też nasza rola dokładnie jako samorządu, żeby tych przedsiębiorców wspierać. Oczywiście rola szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół wyższych, żeby ta edukacja, ta nauka była prorozwojowa, postępowa. I wtedy myślę, że będzie łatwiej. Natomiast no, faktycznie rolą nas jako samorządu jest to, żeby bronić każdego miejsca pracy i tworzyć, tak jest, jak się uda chociaż jedno miejsce pracy stworzyć na terenie gminy, to jest sukces. Tym bardziej ubolewam, że no, niektóre działania, które chcieliśmy podejmować, nie udało się ich zrealizować, ale mam nadzieję, że to nie odstraszy
kolejnych przedsiębiorców, kolejnych inwestorów, którzy będą chcieli w naszej gminie inwestować i się rozwijać. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękuję. Urząd Pracy nie tworzy miejsc pracy, ale działa, wspomaga, prowadzi tę politykę jakby promowania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Cieszę się, że pan dyrektor zawsze zwraca uwagę na te trzy elementy, czyli prymat pracy nad bezrobociem, jakiejkolwiek pracy, bo to jest podstawa. Prymat dochodu nad zasiłkiem, o tym pan dyrektor też dzisiaj mówił, i ten udział w tych aktywnych formach walki z bezrobociem, o czym też dzisiaj była mowa. Serdecznie dziękuję za przedstawienie sprawozdania, za dyskusję na komisjach i dzisiejsze tutaj sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Bardzo państwu dziękuję. Szanowni państwo, punkt kolejny to jest punkt szósty. Informacja dotycząca przygotowań szkół i placówek do nowego roku szkolnego. Ta informacja została przygotowana i bardzo obszerna informacja została przedstawiona państwu radnym. Była szczegółowo omawiana na poszczególnych komisjach. Tutaj pani dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji przygotowała to sprawozdanie, szczegółowo omawiała, odpowiadała na wszystkie pytania państwa radnych. Bardzo serdecznie za to sprawozdanie, za tę informację dziękuję, ale widzę, że są też pytania, także bardzo proszę pani dyrektor, bo są tu głosy w dyskusji. I bardzo proszę pan radny Jan Grabarski. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rada, szanowni państwo. Może to nie będzie pytanie, ale tak w imieniu komisji chciałbym parę informacji jeszcze przedstawić. Chciałem powiedzieć, że w miesiącu lipcu i sierpniu odwiedziliśmy wszystkie zespoły szkolno-przedszkolne w naszej gminie na terenach wiejskich. Byliśmy w Występie, byliśmy w Potulicach, byliśmy w Ślesinie oraz byliśmy w Paterku. No, muszę powiedzieć, że szkoły znam od lat 80., 90., początku 2000 roku, gdzie już radnym byłem, a wcześniej nauczycielem. I dla mnie takie porównanie jeszcze z 10 lat temu, jak nawet nasze szkoły wyglądały, to taki szok, by można było powiedzieć. Ponieważ przez ostatnie 7 lat tak bardzo się zmieniły. Chciałbym tu podziękować szczególnie obecnej Radzie, byłej Radzie, Burmistrzowi za finanse przekazywane na wyposażenie tych szkół. Szkoły się tak pozmieniały, ja w ogóle ze swojej strony byłem zaskoczony, chociaż często po szkołach jeżdżę, bo i zawody jeszcze organizuję. W zespole szkolno-przedszkolnym w Ślesinie. Naprawdę, jakbyście państwo mieli okazję, prosiłbym tam zobaczyć, jak przepięknie wygląda ten zespół szkolno-przedszkolny, ale nie tylko tam. Również prace inwestycyjne trwały, no to zawsze inaczej wygląda. Jeżeli coś jest rozpoczęte, a inaczej jak już jest pięknie, to wygląda. Tak chciałem powiedzieć o Występie, gdzie trwały właśnie te prace, i o Potulicach, gdzie również te prace trwały. Chciałbym dodać, że no nie muszę nikomu przedstawiać zespołu szkolno-przedszkolnego w Paterku, bo to jest najnowszy nasz twór, jakby to powiedzieć. I tam naprawdę samo przedszkole, same klasy lekcyjne, wyposażenie tych klas 1-3 szczególnie, to no chyba na takim poziomie, bym powiedział, ogólnopolskim. Ja jeżdżę też po różnych szkołach, ale naprawdę rzadko w niektórych miastach można
na takie przepiękne szkoły trafić. No ale chciałem również tak powiedzieć, że wszystko pięknie, ale jeszcze dużo brakuje. Chociażby zespół szkolno-przedszkolny numer 4, tam jeszcze po termomodernizacji zostało bardzo dużo do naprawy i to są nie dziesiątki tysięcy, tylko w miliony to wchodzi, także jeszcze kilka następnych lat na pewno Rada i Pan Burmistrz będą musieli tam podokładać. Także jeszcze raz chciałbym Radzie i Burmistrzowi podziękować i mamy się czym szczycić naprawdę. I to nie jest moja opinia, tylko opinia całej komisji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pan Burmistrz, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni goście, Pani Dyrektor, przepraszam. Pan Radny wywołał mnie do głosu, bo zawsze jest tak, że to co zrobione już tak to się przyzwyczajamy, cieszymy się, że już jest, natomiast te wyzwania. Cały czas toczą się inwestycje i to duże inwestycje, Szanowni Państwo, te, które zakończyliśmy w szkołach, one również wywołują jeszcze kolejne potrzeby. Same termomodernizacje, które zostały zrealizowane z potężnym udziałem środków unijnych, to kilkanaście milionów złotych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych województwa kujawsko-pomorskiego, ale nie można zapominać o potężnych pieniądzach, które pozyskaliśmy przy przychylności pana wojewody, przy przychylności posłów rządu na szkołę czy w Paterku, czy boisko w Występie, czy również chcę to podkreślić bardzo mocno, bo teraz wracam już do zespołu szkolno-przedszkolnego numer 4 z Ministerstwa Sportu na modernizację stadionu. Szanowni Państwo, elementem modernizacji stadionu jest również modernizacja boiska szkolnego przy zespole szkolno-przedszkolnym numer 4, ponieważ boisko szkolne przy zespole szkolno-przedszkolnym numer 4 na osiedlu Łokietka będzie częścią rozgrzewkową stadionu. Tak to jest skonstruowane. Na co dzień będzie służyło dzieciom, lekcją wychowania fizycznego, a w przypadku treningów czy zawodów na stadionie będzie służyło stadionowi. Będzie, myślę, to bardzo dobrze wykorzystywany obiekt, będzie to efektywność również wydatkowania środków publicznych osiągnięta w tym momencie. Ponadto, jeśli chodzi o zaplecze, nie mówię o sali samej, bo to też jest potrzeba, pan radny akurat dzisiaj tej potrzeby nie zaakcentował, mówię o samej sali gimnastycznej, ale zaplecze sali gimnastycznej jest również elementem inwestycji, ponieważ będzie to również zaplecze szatniowe, zaplecze fizjoterapeutyczne, tak to mogę nazwać, dla stadionu, a na co dzień będzie służyło szkole. Czyli to się uda, ale na pewno potrzeba jeszcze właśnie w tym obiekcie, tak jak komisja stwierdziła i my to wiemy, sporych jeszcze nakładów. Będziemy starali się krok po kroku to realizować. Jeśli mogę dodać, to uważam za wielki sukces, sukces, bo to trzeba nazywać po imieniu, bo wiem jak jest w innych gminach i nie oceniam tego, ale wiem jak jest u nas. To, że udało nam się w naszych szkołach, wszystkich szkołach w sposób prawidłowy zorganizować stołówki szkolne i żywienie dzieci. Mamy bardzo dobrze wyposażone stołówki, kuchnie szkolne, które ja to nazywam już nie gotują, produkują obiady. Te obiady mają możliwość korzystania z tych obiadów dzieci z całej naszej gminy. Jeśli nie ma kuchni w danej szkole, są one dowożone z innej szkoły i po prostu ten posiłek około południa dzieciaki mogą, tak jak to powinno być, spożyć, zjeść i dalej normalnie się uczyć. Także różnie to bywa, u nas również to żywienie jest zdrowe i to również była pomoc, bardzo duża pomoc z Ministerstwa Edukacji w zakresie doposażenia kuchni, chociażby w piece konwekcyjne w kilku szkołach, które kupiliśmy, które po prostu są wykorzystywane do przygotowywania zdrowych posiłków. I to są fakty, z którymi nie sposób dyskutować, ale nie sposób powiedzieć, że wszystko już mamy zrobione. Nie, jeszcze mamy sporo do zrobienia. Natomiast chciałbym tutaj podziękować Komisji, Wysokiej Radzie, Pani Dyrektor za to, że możemy współdziałać i możemy krok po kroku te problemy
rozwiązywać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Anna Karolczak, proszę. Dobrze. Panie przewodniczący, koledzy i koleżanki radni, panowie burmistrzowie, drodzy internauci, radiosłuchacze. Ja tylko chciałabym do, pan burmistrz już mnie ubiegł, pan, chciałabym tylko uzupełnić wypowiedź mojego kolegi radnego Jana Grabarskiego, ponieważ jako czynny nauczyciel w przeciągu tych 4 lat, jeśli chodzi o nasze szkoły na terenie naszej gminy, to chciałabym powiedzieć, że no jest ogromny postęp, ogromna różnica i jeśli chodzi o warunki pracy dla nauczycieli, no to jest, no, że tak powiem, no, różnica nie do opisania. Natomiast, że to wszystko się zadziało, to jest, no wiadomo, dzięki nam radnym, organowi prowadzącemu, ale wydaje mi się, że też zespół, dobór zespołu, zespół dyrektorów, nad którym właściwie czuwa i pilnuje i organizuje, to jest pani dyrektor Anna Biniakowska. I wydaje mi się, że tu duża rola jest właśnie pani dyrektor, która no, dopinguje tych dyrektorów, motywuje ich do takiej pracy, ale takiej pracy skutecznej i pracy na, no, na miarę takich no, dzisiejszych czasów, prawda, bo edukacja się zmienia, szkoła się zmienia, nauczyciele się zmieniają i no, dzieci też się zmieniają. Szkoły są przyjazne, kolorowe, otoczenie piękne, no i wyposażenie szkół. Także naprawdę pani dyrektor, wielkie słowa uznania. Bardzo dziękuję. Ja bardzo przepraszam, ale ja tu tylko pracuję. Ja też. Główne zasługi to są dla pana burmistrza i Wysokiej Rady. Pan burmistrz Kalamon powiedział, że gdyby nie nauczyciel w roli szefa gminy, to nie wiedziałby, jak funkcjonuje oświata i ile trzeba dla tej oświaty. Proszę państwa, zgadzam się z panią radną. 30 ponad lat pracowałam jako nauczyciel i zmiany dzięki państwu, które zostały wprowadzone są, to jest, przepraszam, pani Ania nie znalazła słów, a ja wiem, że to jest kosmos. My jesteśmy w XXI wieku nawet w szkołach wiejskich. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pan radny Sławomir Kraiński, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, moi przedmówcy już chyba wszystko powiedzieli. Natomiast ja bym chciał, żeby to wybrzmiało. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi za to wyczucie i za znajomość tych potrzeb szkolnych i Wysokiej Radzie za to, że ponad wszelkimi podziałami pomagamy w bardzo dobrych warunkach naszym nauczycielom pracować, naszej młodzieży się uczyć i rozwijać. I pani dyrektor, muszę to powiedzieć, na pani ręce bardzo serdecznie podziękowania za zbudowanie takiego zespołu dyrektorów, że te wszystkie nasze marzenia są wprowadzane w życie. Dziękuję bardzo. To ja bardzo dziękuję i dziękuję dyrektorom szkół. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, no tych podziękowań tutaj dużo. Jestem bezrobotny, bo chciałem coś powiedzieć, ale wszystko mi tutaj państwo jakby uprzedziliście mnie. Zgadzam się w 100%. Pani dyrektor, bardzo serdecznie dziękuję za merytoryczną, jak zawsze, informację. Bardzo dziękuję za przedstawienie na komisjach i omawianie tych problemów, bo to, co powiedzieliśmy, sporo udało się zrobić, ale to, że mówimy, że jeszcze jest sporo przed nami, to jest dobrze, dobry znak i to, że widzimy te potrzeby, to jest szczególnie cenne. Pani dyrektor, ja przyłączam się w 100% do tych podziękowań. Dziękuję pani bardzo za to spinanie tej nakielskiej oświaty w całość, bo to naprawdę jest... Główny nauczyciel gminy. Dobrze, okej, ale to jak też z panią rozmawiam często na inne tematy, to jeszcze nie było rozmowy, w której pani by do tej oświaty nie nawiązała. I zawsze wrzuca pani tam, a bo tu jeszcze jest taki problem, tutaj by trzeba było to zrobić, tu udało się to zrobić, także pani nad tym czuwa. Serdecznie dziękuję za informację, za sprawozdanie i za pani działania i powodzenia dalej. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz jeszcze, proszę bardzo. Tak jest, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, pani dyrektor.
Chciałbym tylko zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, bo dzisiaj tutaj pan przewodniczący Komisji Edukacji mówił głównie o szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina, jest samorząd gminny. Na terenie naszej gminy funkcjonują również szkoły niepubliczne, funkcjonują również przedszkola niepubliczne. One są najczęściej zlokalizowane w obiektach, których właścicielem jest gmina i należy to powiedzieć. Jeśli są takie potrzeby, to również te obiekty staramy się remontować, czy to, co jest oczywiście prawem dozwolone w ramach tej pomocy realizować. Czy to w szkole w Olszewce, czy to w szkole w Trzeciewnicy, czy w obiektach gminnych, których prowadzone są przedszkola niepubliczne. I to tutaj dzisiaj nie wybrzmiało, ale chciałbym również to podkreślić i za to również Wysokiej Radzie chciałbym podziękować, że potrafimy te potrzeby dostrzegać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, punkt kolejny, punkt siódmy. Sprawy bieżące Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, w tym informacje o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach. Do biura rady wpłynęła jedna interpelacja. Jest to interpelacja pani radnej Ewy Hoppe-Kowalskiej. Pani radna złożyła tę interpelację na piśmie. Bardzo proszę o przedstawienie tej interpelacji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Słuchacze. W imieniu mieszkańców ulicy Makowej i Narcyzowej Występie składam interpelację w sprawie udrożnienia Studzienki Chłonnej oraz podniesienia gruntu na skrzyżowaniu ulicy Makowej i Narcyzowej. W miejscu, gdzie znajduje się studzienka, woda spływa z trzech miejsc, które są położone wyżej. Studzienka, która się tam znajduje, była zasypana 50-centymetrową warstwą ziemi. Z ulicy Makowej i z dwóch stron oraz ulicy Narcyzowej spływa do tej studzienki woda. Po ostatnich intensywnych opadach deszczu kilka posesji zostało zalanych przy ulicy Narcyzowej. Zalane zostały garaże i piwnice. Samochody stały do 3/4 wysokości kół wodzie. Błoto też uniemożliwia przejście pieszych. Proszę w imieniu mieszkańców o udrożnienie studzienki oraz podniesienie gruntu w miejscu skrzyżowania ulicy Makowej i Narcyzowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawienie tej interpelacji. Do biura rady nie wpłynęła żadna inna interpelacja ani zapytanie na piśmie. Czy w tym momencie ktoś z Państwa chciałby złożyć jeszcze na piśmie interpelację bądź zapytanie? Nie widzę. Szanowni Państwo, z tych działań, które były podejmowane przez radnych Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym oczywiście sporo, czy większość była też przedstawiana w sprawozdaniu pana burmistrza. Z tych ważniejszych wydarzeń, w których brali udział radni Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, to 24 czerwca miało miejsce gminne zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią. Tu Prezydium Rady i Radę Miejską reprezentowała pani przewodnicząca Jolanta Tadych. 1 sierpnia miały miejsce uroczystości z okazji 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Radę Miejską reprezentowały panie przewodniczące, pani przewodnicząca Monika Młynarczyk i pani przewodnicząca Jolanta Tadych. 15 sierpnia radni Rady Miejskiej brali udział w obchodach Święta Wojska Polskiego, jak również w 60-leciu istnienia Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju. 13 sierpnia miało miejsce wręczenie nagród w ramach konkursu na najładniejszy ogród przydomowy w sołectwach Bielawy, Małocin i Gorzeń. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu, wręczać nagrody. Również obecna była pani przewodnicząca Jolanta Tadych, jak i cała Komisja Rolnictwa na czele z panią Haliną Mnichowską. Bardzo serdecznie dziękuję za tę inicjatywę, za kolejną edycję tego konkursu. Pewnie tutaj pani przewodnicząca się do tego odniesie jeszcze. 20 sierpnia w Minikowie miało miejsce uroczystości z okazji 10-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Minikowie.
W tych uroczystościach udział brali pani przewodnicząca Halina Mnichowska, pani radna Ewa Hoppe-Kowalska oraz pan radny Sławomir Kraiński. 20 sierpnia z okazji jubileuszu 99-lecia klubu Czarni Nakło odbył się mecz pokoleń Czarnych Nakło. Tutaj w tym wydarzeniu brał udział i też radę reprezentował pan Jan Grabarski, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego. No i 23 sierpnia miałem przyjemność brać udział w uroczystościach jubileuszowych w Potulicach z okazji 160. rocznicy wybudowania kościoła, ale też tam te uroczystości jubileuszowe były szersze. Była o tym mowa też w sprawozdaniu pana burmistrza. Był również i brał udział w tych uroczystościach jubileuszowych pan radny Dariusz Domek. Oczywiście radni Rady Miejskiej brali udział w tych bieżących odbiorach robót budowlanych i modernizacyjnych. To tyle z tych ważniejszych wydarzeń i aktywności radnych Rady Miejskiej. Punkt kolejny to są wolne głosy, wnioski, pytania i informacje. I bardzo proszę o zgłaszanie się państwa radnych, jeśli ktoś chciałby zabrać głos. Proszę bardzo. Pan radny Dariusz Domek jako pierwszy, proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, zaproszeni goście. Ja mam dwie takie sprawy do Pana Burmistrza. W ostatnim czasie powstało wiele wątpliwości dotyczących funkcjonowania w Potulicach przy ulicy Szkolnej tak zwanego targowiska. Usunięta została tam tabliczka informująca o tym, że znajduje się tam miejsce handlu i bym prosił o przedstawienie informacji w tej sprawie. Jest jeszcze druga sprawa. Mam prośbę taką, aby znaleźć jakiś sposób, aby poprawić widoczność progów zwalniających na ulicy Leśnej w Potulicach. One stosunkowo niedawno powstały. Oczywiście dziękuję za ich utworzenie. Mieszkańcy są zadowoleni z tego, że one powstały, sprawdzają się, ale przydałoby się, aby poprawić ich widoczność dla kierowców przejeżdżających pojazdów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, tak, chciałby się odnieść? Piotr Kalaman, proszę. Tak? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Radny. Miejsce targowe jak najbardziej w tym miejscu, tylko od kilkunastu dni również ze Strażą Miejską informujemy, że długoletnie korzystanie przez chętnych do targowania w tym miejscu powinno być leciutko zmodyfikowane. Dzisiaj targowisko jest przy ulicy Szkolnej, jadąc w kierunku szkoły po prawej stronie przed sklepem spożywczym. Jednak długie lata było to możliwe. W miejscowym planie jest to droga, jest wyznaczona geodezyjnie działka drogowa i zastawianie przez długie lata było możliwe, jednak po wybudowaniu nowego budynku w tej przestrzeni ta droga musi być po prostu przejezdna. Konsekwencją tego kilkanaście miesięcy temu zlikwidowaliśmy boks śmietnikowy, który również stał na tej działce drogowej. On we współpracy z panem radnym został zlikwidowany. I to targowanie również musi zmienić swoje miejsce. Na tą chwilę proponuję, aby targujący nie ustawiali się równolegle do ulicy Szkolnej, a prostopadle wzdłuż ogrodzenia od strony południowej tejże drogi. Ja tu chętnie porozmawiam ze sołtysem, który powinien na co dzień tym pokierować. Straż Miejska również informuje, że taka możliwość jest. I porozmawiamy, również rozumiem, że z panem i ze sołtysem wsi Potulice, może możliwe jest, albo państwo widzicie inne miejsce do targowania,
chętnie to przeanalizujemy. Jeśli chodzi o progi zwalniające, no to dokonamy takiego oznaczenia jak na wzgórzu wodociągowym, czyli malowanie długa, krótka kreska, co będzie na pewno mówiło o tym, uwaga, próg zwalniający. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Halina Mnichowska, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie. Zdecydowałam się dzisiaj na tej sesji powiedzieć tutaj państwu o jednej sprawie, właściwie o takiej trochę przykrej sprawie, która się wydarzyła 16 sierpnia, mianowicie w zeszłym tygodniu we wtorek w naszej miejscowości w Ślesinie była nawałnica gradowa, która poczyniła ogromne szkody przy posesji numer 1 w Ślesinie. Mówię o tym, ponieważ zwrócono się do komendanta Straży Miejskiej Romana Frąckowiaka i komendanta ochotniczej gminnego OSP Krystiana Płatka, którzy w bardzo szybki sposób zareagowali na to, ponieważ złamał się bardzo wysoki świerk długości 15 metrów na 3,5 metra, który nie zagrażał życiu, ale bardzo utrudniał takie małe przejścia. Reakcja była natychmiastowa. Na drugi dzień OSP Ślesin, strażacy pocięli to drewno, bardzo wysoki świerk. Z tego miejsca dziękuję, może zacznę od decyzyjnych panów, panu Romanowi Frąckowiakowi, komendantowi, panu komendantowi gminy OSP Krystianowi Płatkowi i dziękuję tym siłom sprawczym wszystkim i dziękuję naszym strażakom ze Ślesina, którzy przyjechali i może nie to, że uporządkowali teren, tylko pomogli przeciąć te wielkie, ogromne świerki. A panie burmistrzu, w tym miejscu widzę tą zasadność tej naszej istnienia, tej Straży Miejskiej i Ochotniczych Straż Pożarnych, że oni nie tylko uczestniczą w pożarach, jakby to się powiedziało, ale pomagają w takich sytuacjach kryzysowych. Dziękuję z tego miejsca. No tutaj tak sobie też rozmawiamy z boku, że ten remont tej siedziby, tej Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie pracują nasi strażacy, to też myślimy, że w przyszłości będziemy i podczas nawałnicy był zalany, także też im to się chyba należy. Ale to już tak delikatnie mówiąc z boku powiem. Natomiast o drugiej sprawie, jaką chciałam powiedzieć, tutaj pan w sprawozdaniu pana burmistrza wybrzmiał ten konkurs ogrodów przydomowych. Pan przewodniczący również o tym powiedział. Proszę państwa, już po raz 12 organizujemy taki konkurs ogrodów przydomowych i to hasło Nasza Wieś Pięknieje nie jest takim tylko hasłem na papierze. Otóż widzimy, że na naszych wsiach podnosi się estetyka wsi. Mieszkańcy zaczynają rozumieć, że piękno, które nas otacza, zaczyna się rozlewać po naszej całej gminie. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ zaczynają tworzyć nowe kompozycje kwiatowe, nowe formy roślinom, a my tutaj z Komisji Rolnictwa staramy się i umożliwiamy wszystkim mieszkańcom, aby poprzez edukację i różnego rodzaju szkolenia, chociażby jak wyjeżdżamy do Dobrzycy czy do innych ogrodów, pokazywać, jakie formy mogą być. Wspomniał pan przewodniczący o dyplomach, o nagrodzie Grand Prix. W tym roku akurat była nagroda Grand Prix. A ja tutaj chciałam podziękować z tego miejsca sponsorom, bez których nie byłoby nagród, nie byłoby takich i rzeczowych, i dyplomów uznaniowych, i takiej dużej nagrody Grand Prix. Otóż panie burmistrzu, do pana Sławomira Napierały się zwracam. Bardzo dziękuję za tą pomoc, za sponsorowanie. Dziękuję tutaj panu Pawłowi Wiśniewskiemu, przewodniczącemu Rady, bo to były, z tego mogliśmy te nagrody Grand Prix i te pozostałe nagrody fundować. Ale znajdują się też indywidualni sponsorzy, gdzie to musi tutaj wybrzmieć, że cały czas z nami jest pan Hieronim Kłaczek, który nas tutaj wspomaga. Jest ten sklep Kalina, to znaczy sklep, właściciele sklepu Kalina. I również w tym roku pozyskaliśmy nowego sponsora, który jest z miejscowości Występ, pana Romana Jaworskiego. Serdecznie dziękuję za przekazane rośliny.
Dziękuję również za pozycję, za literaturę, którą otrzymujemy tutaj z urzędu, ponieważ no, nieocenione książki, które przekazujemy w ręce tym, którzy wygrali konkursy, są dla nich naprawdę dużą, dużą pomocą potem w kształtowaniu. Jeszcze raz to bardzo dziękuję i widzimy tutaj, że ten nasz konkurs odnosi rzeczywiście sukcesy. Na koniec podziękuję komisji, która 18 i 19 lipca w dużych upałach chodziła i tutaj oceniała pani Ewa Hoppe, pani Mieczysława Palicka, pan Dariusz Kołaczek, pan Jarosław Warnkę i pan Leszek Woźny. Ja też uczestniczyłam w tej komisji i powiem tylko tak. To, co powiedziałam na rozdaniu konkursu, na rozdaniu nagród, że my po prostu już teraz bardziej profesjonalnie też podchodzimy do tego, ponieważ dokumentujemy wszystkie ogrody i możemy potem bardzo dobrze ocenić. Tyle co do ogrodów i myślę, że w przyszłym roku będziemy dalej kontynuować. Może tylko jeszcze wspomnę, że dożynki gminne już niebawem, otóż 28 w niedzielę o 12.30 w miejscowości Suchary odbędą się dożynki gminno-powiatowe, na których serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców. I dożynki ogólnopolskie odbędą się 4 września w pierwszą niedzielę września, gdzie gmina Nakło będzie reprezentowana tutaj przez nas. Wyjeżdżamy o 7 rano w sobotę i będziemy do 6, ponieważ jeszcze chcemy tam po części zwiedzić samą Częstochowę, Jurę Krakowsko-Częstochowską. Także wiem od pana Jarosława Warnkę, że jeszcze jest kilka miejsc wolnych, gdybyście państwo chcieli skorzystać nie tylko na tych naszych dożynkach tutaj gminnych, ale również na dożynkach ogólnopolskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa Hoppe-Kowalska, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie, szanowni słuchacze. Ja tutaj dodając do tego konkursu ogrodów przydomowych, chciałabym jeszcze powiedzieć, że oglądając te ogrody zauważyliśmy, że bardzo wielu mieszkańców wsi dba też o tereny poza swoim ogrodzeniem. Tereny, które przynależą i to nie na takiej, wiecie, odległości 60-70 centymetrów, tylko dużo więcej. Sieją trawę, sadzą drzewka, krzewy, kwiaty, wysypują kamyszkami. Tak pomyśleliśmy z komisją, że może warto by pomyśleć, nagrodzić też w jakiś sposób te osoby, a może to też zobowiąże innych do zadbania o to, bo naprawdę jest coraz piękniej, a przyjemnie się idzie, kiedy przy ulicach jest ładnie, prawda? A nie ma samego suchego piachu. To byłaby tylko taka jedna moja, nasz wniosek jako Komisji Rolnictwa i komisji, która oceniała ogrody. Drugą sprawą, którą mam, to chciałabym tylko poprosić o przejrzenie ulic w występie ulicy Kasztanowej i ulicy Rybackiej w kierunku Chobilina. Są to ulice położone w asfalcie. Przypuszczam, że są to jeszcze ulice chyba na gwarancji, ale asfalt zaczął tam pękać. Zgłaszają to mieszkańcy. Widziałam też to sama, pani Palicka już też gdzieś zgłaszała, z tego co wiem. Oraz też ulica, bo ulica Rybacka idzie w kierunku lasu do Sosnowej, ale idzie też w kierunku ulicy Chobilina i tamten asfalt jest bardzo popękany. Bardzo bym prosiła o sprawdzenie tego, w jakim to jest stopniu, aby to się nie niszczyło dalej. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Zdzisław Sel, proszę. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, panowie burmistrzowie. Po ostatnich ulewach górka na ulicy Leśnej została bardzo mocno zniszczona, wypłukana. Na kilkanaście metrów piasek i kamienie wylądowały na ulicy. To zostało sprzątnięte, jednak na samej górce pozostały wypłukane bardzo duże dziury, takie żleby. Ja to zabezpieczyłem taśmami, ale to trzeba naprawić, bo samochód, który w to wjedzie, może urwać zawieszenie. Druga sprawa miła. Myślę, że mogę podziękować Wysokiej Radzie, panowi burmistrzom, panu skarbnikowi za zabezpieczenie w WPF-ie środków finansowych na budowę kanalizacji.
w Paterku, Karnowie, Karnówku, Sucharach. Teraz nam pozostaje tylko ogłoszenie przetargów. No i myślę, że będziemy mogli kanalizację, na którą tak długo mieszkańcy czekają, zrealizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Marciniak, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, zaproszeni goście. Ja bym chciał w imieniu Komisji Mieszkaniowej poinformować Państwa, jednocześnie zaprosić koleżanki i kolegów radnych na spotkanie w sprawie mieszkań gminnych. Przygotowaliśmy takie jakby dwa spotkania, aby w większych gronach jeszcze raz porozmawiać o tym temacie i proponujemy dzień 7 września o godzinie 10 Komisji Edukacji oraz Komisję Budżetu i tego samego dnia o godzinie 13 Komisję Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego oraz Komisję Rewizyjną. Także kto z Państwa ma jeszcze chęć i o tym temacie doszczegółowić, bo chcielibyśmy przygotować ostatecznie uchwałę o ewentualności możliwości zbycia mieszkań komunalnych. Proszę, zapraszam na spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Sławomir Krajewski. Panie Przewodniczący, proszę. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja tutaj również chciałem się dołączyć do słów kolegi radnego. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy Paterka będą mieli kanalizację, że te środki rządowe z Polskiego Ładu są bardzo dobrze wykorzystane w naszej gminie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń, więc Szanowni Państwo, w imieniu Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paterku, Pani Aliny Sławkowskiej oraz Pana Burmistrza Sławomira Napierały, a także moim własnym, chciałbym serdecznie zaprosić Państwa radnych na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023, które odbędzie się 1 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paterku, o którym tu dzisiaj wiele mówiliśmy. To rozpoczęcie roku szkolnego uroczyste nastąpi o godzinie 9:30. Serdecznie wszystkich Państwa radnych zapraszamy. O godzinie 9:00 będzie miało miejsce złożenie kwiatów i zniczy na żwirowisku w Paterku. Tutaj prośba do przewodniczących klubów o ewentualne oddelegowanie przedstawicieli klubów na te uroczystości. No, czas szybko ucieka. Ten 1 września już za pasem, a więc czas ten rozpocząć nowy rok szkolny. Oczywiście 1 września też odbędą się uroczystości na Kielskim Rynku, składanie kwiatów pod pomnikiem w związku z tą rocznicą wybuchu II wojny światowej. Tutaj też informacja dla Państwa radnych zostanie przekazana i też prośba o to, aby przewodniczący klubów również na te uroczystości oddelegowali przedstawicieli z poszczególnych klubów. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 54. sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i życzę dobrego, spokojnego popołudnia. Dziękuję bardzo.